Halo, 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 piąteczek, piątunio, witam i o drogę pytam, ciekawe czy ktoś dzisiaj przyjdzie. Jak nie przyjdzie, będę gadał sam do siebie, a co? Siema, Dawid. Bydgoszcz, piękne miasto. Byłem dawno temu i byłem niedawno i bardzo tam jest ładnie. Akwarysta domowy, witam. Witajcie. Drodzy przyjaciele, zaraz usnę na tym ekspresie. Czyli mnie widać, skoro ktoś się wita, tak? Co mi tu wibruje? Kurczę, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Cztery osoby. Sukces. Cześć Grzegorz. Dużo osób pytało, jak rozebrać, jak wyczyścić tą wylewkę w Latte Go. To wam pokażę, ale to za chwilę. Niech tu chociaż z pięć osób przyjdzie. O, już jest siedem. Co tam u was przy piątku? Akwarysta, rozbierałeś tą wylewkę i wrzucałeś zdjęcie? To mnie coś ominęło chyba na grupie. Siema Boguś, siema. Taki live bez zapowiedzi. Siedzę tu, oglądam live'a Wielkiego Elektronika z wczoraj i tak mnie już zmuliło, że stwierdziłem, że mnie zmobilizuje do pracy, jak trochę z wami pogadam. Teraz pod linkiem, czekaj. Jak to działa? To sobie w ogóle wydzielę, żebym sobie live'a nie zamknął. Facebook. Nie rozumiem, ale rozumieć nie muszę. Dobra, nieważne, nie będę się teraz na tym skupiał, bo zginę. Co tam u was przy piątku? Powiedzcie. 12.04, piąteczek, piątunio, piątolondo. Ciekawe, czy mi to tak gładko pójdzie z tą wylewką. To jest w ogóle ekspres, który został oddany na woda do tacy, zrobić przegląd, panie. Tu coś upadło. Nie wiem czemu, ale bardzo często te Latte Go mają rozwalone te klapki. Nie wiem, czy to coś ludzie na nich kładą, czy... I don't know. Oczywiście, słuchajcie, jestem w robocie. Serwis jest otwarty. 50 ekspresów do odebrania, więc gdyby przyszedł klient, no to będziemy robić. Zaraz zwracam. No cóż poradzić. Witam, witam i o zdrowie pytam. Fajny nick. Podoba mi się. Podoba mi się twój nick. Dobra, to zanim przejdziemy do tej wylewki, bo to wiele osób chciało zobaczyć, to w ogóle odpalmy tą maszynę. Wyjmijmy ten stary filtr. Cześć Grzesiek. Idę po wodę. Idę, wracam. Paweł. O, witam, ja na chwilę, bo film nagrywam. Siema, Paweł. A, taki live spontaniczny, bo już po prostu nie mogę się doczekać, żeby pójść do domu, bo się narobiłem w tym tygodniu. Dzięki w ogóle, Paweł, za odpowiedź na maila. Też ci tam odpisałem. No, z tymi ustawieniami tej ekspozycji w Lumixach, bo o tym z Pawłem Ostrówką żeśmy mailowali. To jest jakiś cyrk trochę, że tego się nie da wyłączyć. I w tej chwili też mi to lata, o, tak Paweł, a propos tego, cośmy pisali, jest na minus 2, odsuwam rękę, robi się minus 2,8, ten balans bieli, cuda, nie wiem o co tu chodzi w tych Lumixach. Jednym okiem, drugim na kierownicę, czy nie gada do mnie, bo słuchawkę mam. Dobra, odpalmy go, zobaczmy, ja go po prostu przed chwilą przytargałem z regału.
Nie wiem, czy to działa. Pamiętajcie, bo ja nie mam UPS-a, że gdyby nagle live się urwał, to znaczy, że ekspres wyrzucił korki. Włączmy. Nie działa. Działa. Do której dzisiaj w robocie, drodzy widzowie? Ja do 15, a jutro mnie czeka wycieczka w Świętokrzyskie. Tam takiego jednego mam na łączach, którego odwiedzę, a tak naprawdę jadę też rodzinkę odwiedzić, bo ja ze Świętokrzyskiego pochodzę, także... Rano jadę, bo dawno nie był w Scyzorykowie. Łukasz, do 16 max. Ale max! Grzesiek Topik, wykorzystam sytuację i zapytam, bo na grupie cisza, czy po zaparzeniu... Leci para ze wszystkich stron. Głównie stąd. No nie kłamał klient, że woda w tace. Jeszcze raz, Grzesiek Topik, wykorzystam sytuację i zapytam, bo na grupie cisza, czy po zaparzeniu kawy zawsze pod koniec leci woda w tackę? Nie ma jakoś bardzo dużo, ale coś tam się wylewa. Tak, zawsze Grzesiek. Zawsze po zaparzeniu kawy, każdy z ekspresów, właściwie chyba wszystkich producentów, w ten sposób spuszcza sobie z układu ciśnienie, ponieważ no wiadomo, masz 15 barów, które pompuje w kawę. No i potem jak zanim blok się otworzy, znaczy tutaj akurat jak się otwiera chyba blok, to schodzi to ciśnienie, żeby to się nie rozbryzło na wszystkie strony. Saeco robi to w taki sposób, że schodzi po prostu, no z bloku schodzi ciśnienie przez paluch, przy paluchu. W Nivonie jest to spuszczane zaworem drenażu i zaworem ceramicznym, przy kaparzeniu kawy zaworem drenażu. W Jurze jest to spuszczane zaworem ceramicznym i zaworem, nie zaworem ceramicznym, źle mówię, jest zaworem spustowym, czyli pokażę wam. To jest zaparzacz od Jury, jakiejś tam. I tutaj wchodzi, to jest właśnie zawór spustowy Jura. On sobie wchodzi, tu nie ma boków tego zaparzacza, on jest niekompletny, gdzieś tam leżą. O. I on sobie tu potem wciska elektrozaworem takim tutaj ten guzicek biały i spuszcza ciśnienie dokładnie tędy. Więc tak, odpowiadając w pełni, pełnym zdaniem na twoje pytanie, każdy ekspres spuszcza wodę do tacki, zresztą no ten to akurat całą wodę spuścił do tacki. I tak to. Dziś do 15 Grzesiek, potem przerwa i o 18 impreza integracyjna. No ostatnio byłem 10 lat temu, więc wypada być... Och kurna, jak ja sobie przypomnę czasy w 2000 latach z kawałkiem, od 2003 do 2010 to były czasy imprez integracyjnych. Wtedy się działo, dużo się działo. Także miłej zabawy, Grzesiek, bo to imprezy integracyjne to są ciekawe imprezy. Może w weekend się za wylewkę wezmę, kupiłem sobie zestaw wyciorów. Ale ty, Grzesiek, o jakim to ekspresie w ogóle piszesz? Bo ja nie pamiętam, jak ty masz ekspres. Pisałeś na grupie, ale nie pamiętam. To jest ten słynny Incanto, staruszek? Perek, 15 bar w kawę, jesteś pewien? 15 bar to ciśnienie pompy. Po drodze jeszcze jest masa strat, jak tam będzie 8-9 bar to max, czyli bardzo poprawny parametr. No wiadomo, że są straty, ale ciśnienie nie ginie. To jest tak jak Perek, jak masz na przykład w kranie. Jak w kranach generalnie w sieci wodociągowej w Polsce jest między 3 a 7, nawet 8 spotykałem bar. Przeciętnie jest między 4 a 6. I jak odkręcasz wodę, masz te 6 bar, ale jak ci kapie woda ze zlewu, bo masz nieszczelną uszczelkę, to ona też kapie pod ciśnieniem 6 bar. Dużo ludzi to myli. Jak ci kapie na przykład woda ze zlewu i zatkasz palcem, to w którymś momencie zacznie ci wypryskiwać ta woda. Ciśnienie jakby nie jest zależne od przepływu. Mogę teraz pierdzielić głupoty, ale generalnie 15 bar nigdzie to nie ginie, jeśli nie masz nieszczelności. Ono idzie w kawę te 15 bar. To, że... Poprawne parzenie według Włochów kawy to jest 9 bar, to jest inna sprawa, ale w automacie to jest tyle, ile daje pompa. No gdzieś tam pewnie jakieś drobne straty są, ale aż o połowę nie sądzę. Grzesiek, to kombinuje jak kamerę endoskopową wcisnąć za drzwiczki. Po co ci kamera endoskopowa do ekspresu takiego? Łukasz. To ja zapytam przy okazji, Philips 2200, czy to normalne, że podczas spieniania mleka lub tuż po nim para wylatuje tymi otworami w bocznym panelu? Lub z tego pojemniczka na zmieloną kawę. Tak. Generalnie
Filipsie. Zresztą zaraz, w tym ci to pokażę. Z zaworu spustowego idzie wężyk, aż tam z tyłu do tacki. I on jak odparowuje grzałkę, no bo żeby nie puszczać wody tutaj, tylko on sobie odparowuje grzałkę zaworem spustowym do tacki. Odparowywanie na początku jest woda, a potem para. Podobnie na paluchu też ciśnienie wypycha parę. Także odpowiadając Łukasz, tak, to jest normalne. Gorzej jak ci się przestanie spieniać mleko, a będzie leciała para z boku, to znaczy, że się paluch nie domyka. Paluch, zawór wody tak zwany. A Grzesiek, Seiko Encanto S-Class, tak, już kojarzę. Masz melodię, chłopie, do tego ekspresu, naprawdę. Podziwiam. I w ogóle brawo, bo ja bym nie miał tyle energii do takiego staruszka. Ale to się nazywa pasja. Dobra, wylewkę zostawimy na koniec. Ale on jest kurna w stanie. Grzesiek, no nadal to starocie, ale blok zaparzacza już prawie nowy, bo miniona komora, wszystkie uszczelki, złączkę zaparzacza, sitka czyściutkie, a kamerka dla samej ciekawości, jak to działa. Ja może nie będę się, Grzesiek, wypowiadał, bo ja jestem, wiesz, ja mam już dość tych ekspresów. Ja po prostu cały czas z nimi tutaj żyję. Coś tu lata. Dobra. Słuchajcie, woda leci w tace, no to przecież wiadomo, że podejrzany, czekajcie, niech ja tu ISO ogarnę, kurde, nie mogę wymacać. Podejrzany jest ten gościu tu w środku, to go wykręćmy. Tom, witam serdecznie, mam pytanie, jak powinny wyglądać fusy? Zbite, niecieknące, nie za bardzo granulowane. Takie idealne, będę chyba w poniedziałek, jeżeli nic się nie wydarzy, w poniedziałek będzie live, na którym będę wam chciał trochę pokazać, na przykładzie chyba DeLonghi jakiegoś. Właśnie odpowiadając, Tom, na twoje pytanie, jak te fusy powinny wyglądać, jak wpływa regulacja młynka. Prawdopodobnie w poniedziałek o 18:00 zapraszam cię na live, pewnie do 21:00. Chcę tam się skupić przynajmniej w części tego live'a właśnie na pokazaniu tej całej regulacji młynka. Więc zapraszam. Proszę uprzejmie. Grzesiek, zajarany. Nie, no jasne, no wiesz, ja to jakby mojej opinii na temat ekspresów w takim sensie, że ja mam ich dość nie słuchaj, bo ja to, ty sobie dłubiesz przy swoim prywatnym ekspresie. Masz z tego fan. A ja mam z tego jakiś fan, ale generalnie no ja to robię cały czas, codziennie. Dzisiaj już 3 naprawiłem. Jeden tylko odebrali. Uwaga, może chlupnąć. Łaj, źle to wygląda. Źle to wygląda. Tak jakby pęk. Pewności jeszcze nie mam, ale w tym miejscu, bo tu syf. No ale uszczelka też jest uszczerbiona. Nie, on tu chyba przepuszczał po prostu. No zaraz go wyczyścimy. No widzicie, jak on wygląda. No uszczelka, zwłaszcza ta, zawsze ta się ryje, pierwsza. Takie to cudo. Wiesz co, Grzesiek, ja mam w piątki tak. Bo cały tydzień się to robi, bo nie mogę powiedzieć, że nie lubię swojej pracy, lubię swoją pracę, tylko po prostu już przy piątku to mam po kokardę. A jeszcze wiecie, jest to taka piękna przypadłość, znaczy to jest chyba w każdej branży serwisowej, usługowej, że każdy mi tu, ja mam w tej chwili kolejkę 3-4 tygodnie. Mam 5 regałów ekspresów do naprawy. I każdy jak przychodzi czy dzwoni do mnie, no to jest oczywiście dramat, że to tyle czasu trzeba czekać. Tylko ten dramat tak, ja mam 11, dwa facet odebrał, 9 ekspresów jest do oddania, naprawionych. I myślę, że
5 z tych ekspresów to były osoby, które mnie błagały, żebym zrobił szybciej. Ja się nie ugiąłem, bo po prostu idę według kolejki. I z tych 9, co zostało ekspresów, 4 albo 5 stoją już tydzień tutaj na półce. Tydzień temu klient dostał informację, że ekspresy są naprawione. No i teraz mi wyjaśnijcie te dramaty przy oddawaniu, że taka długa kolejka versus, że od tygodnia te ekspresy stoją i czekają. Tak to działa. Tak to działa i nic z tym nie zrobimy, słuchajcie. Znaczy to na pewno złącz karyje tą uszczelkę, bo to w grze się za każdą kawą ta złączka wjeżdża na ten paluch, tak? Tylko dlaczego ja potrafię dostać, nawet tam stoi Intelia pierwszy raz w serwisie i ta uszczelka jest cała, oczywiście będzie wymieniona. Coś się zmieniło w tym silikonie, czy to guma jest, nie wiem. Pewnie mi nie wyostrzy teraz na tą uszczelkę. Coś się tu zmieniło, a może bym ją wziął w kombinerki. Coś się tu zmieniło w składzie uszczelek, że one się tak łatwo szarpią, słuchajcie, bo no, wcześniej tak nie było. Teraz jeszcze jest zagadka, czy ja mam te uszczelki, bo zamawiałem jakieś uszczelki, ale mi nie przyszły. Jakby ktoś obgryzł, no dokładnie, no. Dokładnie, Łukasz, tak jak piszesz. To ty, Grzesiek, bo teraz przeczytałem twój komentarz, Grzesiek, topik, często jak jakąś część w aucie wymieniam, to starą rozkładam i analizuję usterkę. To ty taki dłubacz jesteś, taki ten detektyw, mechanik. Nie wyjmę tego. Ależ nie mam energii dzisiaj. Dasus. Cześć, Filip dlatego wydaje takie dziwne, piskliwe dźwięki podczas pracy pompy wody. Do czyszczenia czy do wymiany? Nie wiem o jakieś, nie wiem co to za dźwięki. Takie piszczenie coś kojarzę, ale nie wiem. Tu jest wszystko ok. Tłoczek jest ok. Przybliżę wam, jak tym zaworem się bawię, może będziecie coś tu widzieć. Zróbmy tło, żeby ostro się łapało. O. Tłoczek ok. No dobra, złóżmy go, załóżmy nowe uszczelki, zobaczmy, czy mu pomoże coś. Ach, wbij sobie w rękę. Jest różnica między pracą i naprawą dla klientów, a naprawą własną. Kiedy mamy na to nielimitowany czas. No tak, no wiadomo, no to jest moja praca też, tak? Tak jak mówiłem, ja lubię to robić, ale potrafi znużyć. Tym bardziej, że słuchajcie, policzyłem dzisiaj na 26 ekspresów, które policzyłem świeżo przyniesionych. 14 to są delongi, więc będę robił tylko i wyłącznie delongi. Boguś, dziękuję. Dzięki za twoją robotę. Staram się. Dziękuję. Dziękuję za tipa. Naprawdę. Miło mi. Dzięki za twoją robotę. Mnie za robotę płacą. Za darmo nie robię. Ale fajnie, że wam się podoba, że doceniacie to, że możecie się czegoś ode mnie nauczyć. Bo ze mnie pedagog to jest taki jak z koziej dupy trąba. Jak ktoś próbował się czegoś ode mnie nauczyć tak tutaj na żywo, to wie, ja nie mam cierpliwości. Ja nie mam cierpliwości do nauki, ale tutaj to jest bardziej takie pokazywanie niż nauka. No więc, no teraz się okaże, że nie mam uszczelek i kończymy live. Mam uszczelki, słuchajcie. Fart. Co tam piszecie? Akwarysta... Karol. Haj, to samo mam w serwisie komputerów. Szybko, szybko, a potem czekasz tydzień na odbiór? No dokładnie, dokładnie, zawsze tak jest. No ale co zrobić? No trzeba z tym żyć, Karol. Akwarysta domowy. Ja wyciągnąłem wszystkie uszczelki z tego palucha po 3,5 roku i wszystkie były całe. Wymieniłem również profilaktycznie. Akwarysta, ale to w latego? No to kurna, miałeś farta, jeśli to w latego. Tom, zrobione z gównolitu i cięcia w kosztach produkcji. No tak, to jest już oczywista oczywistość, słuchaj. Tylko ile na takiej uszczelce można oszczędzić? Ona kosztuje
4,50 netto jedna, bo ja kupuję te lepsze, nie kupuję jakichś tam zamienników tańszych, bo to jest jeszcze większy gównolit wtedy. Grzegorz, może być gorszej jakości silikon, przez to uszczelki się tak niszczą. No pewnie tak jest, o ile to jest silikon, bo nie wiem, czy to są gumowe. Wydaje mi się, że silikonowe. Ale to prawda, materiały często teraz są dramatycznej jakości. Coraz bardziej dramatycznej jakości są. Nie wiem, tu położę. Ja się uczyłem mechaniki, to były czasy silników gaźnikowych i braku OBD. Diagnostyka to była podstawa i dłubanie. Teraz mechanik to wymieniacz, wymienia i nie wnika, czy stara część zepsuta. No tak jest ze wszystkim, no. Serwisy autoryzowane się wpinają też komputerem do ekspresu. Nie wszystkich, ale z reguły tak jest i to też wtedy tym wygrywają nad takim serwisem, bo ja w większości muszę rzeczywiście albo wymienić część, żeby zweryfikować, czy jest dobra, czy jest zła. Albo się zastanawiać, zwłaszcza na przykład przy ekspresach Jura, do których nie ma ogólnie dostępnych schematów. Ja do większości ekspresów mam schematy, są nam udostępniane serwisom niezależnym w taki czy inny sposób. Ale na przykład w Jurze, jak przychodzi nowy model, no to jest dla mnie dochodzenie. Jak to było, dlaczego tak było, jak to działa, why. Tu były te chyba. Ja już się sporo nauczyłem, ale no to się cieszę, no po to to jest. Słuchajcie, teraz tak naprawdę ekspres, jeszcze pamiętam 15 lat temu, ekspres był towarem luksusowym, no luksusowym może za dużo powiedziane, ale mało ludzi miało ekspresy w domu. Rozwijały się kawiarnie, ale ekspresy to była jeszcze niszowa rzecz. Teraz, słuchajcie, jak ktoś lubi kawę, no to ma ekspres w domu i tyle. I to się stało popularne, stało się tanie, no teraz... Jest taki ekspres, pokazywałem wam chyba na którymś live'ie. Czekajcie, tylko odbiorę telefon. Nie będę was wyciszał. Halo, dzień dobry. Tak, kompletny ekspres poproszę. Tak. Dziękuję, do widzenia. Jedzie klient z Boschem. Niech jedzie. Co tam piszecie? Ja już się sporo nauczyłem. No to kończąc myśl właśnie. Teraz ekspresy mają wszyscy. Wszyscy tacy, co chcą pić kawę. No i to nie do przerobienia jest. No ja na przykład, no słuchajcie, no czasami jest taka naprawa, wymiana przepływomierza w tym ekspresie. W tym ekspresie wymiana przepływomierza to jest odkręcenie tych dwóch śrubek, tych trzech, wyjęcie starego, włożenie nowego. No ileż można na tym zarobić? A czas zajmuje, bo generalnie zasada jest u mnie przynajmniej taka, że jak już robiłem coś w tym ekspresie, to muszę go umyć. Bo no nie oddam takiego, no nazwijmy rzeczy po imieniu, brudasa. No widzicie, on się cały lepi, jest cały porozwalany. No tak. Ponieważ ja mam tu zgodę, bo to też nie powiedziałem, ja mam zgodę od klienta na przegląd tego ekspresu, mam zgodę od klienta na naprawę tego ekspresu do 450 zł, bo to jest metoda, którą zdradził mi Spox, wielki elektronik, że takimi widełkami, na które klient musi się zgodzić, załatwiam sobie takie tematy, że ktoś przyszedł, bo cały czas są tacy ludzie, którzy myślą, że naprawa ekspresu będzie kosztowała 50 zł. Więc u mnie klient teraz jak przychodzi, opisuje usterkę, ja mu mniej więcej mówię widełki naprawy i to też nie jest tak, że zawsze idę po bandzie w górę, chociaż z reguły tak jest często, bo ja te widełki staram się realne podawać. No i tu mam dokładnie tak, widełki są do 450 zł, no bo dlatego poza tym, że trzeba mu zrobić przegląd, to pewnie jeszcze wysypkę trzeba będzie kleić i tak dalej. Ja mogę się skupić. Nie doceniasz się, ale w jakim sensie? Dlatego 3200 czeka jak farysta, bo ja zgubiłem wątek, o co ty tu pytałeś. A no to jak te uszczelki po 3,5 roku miałeś całe, ale dbałeś jakoś o nie? Smarowałeś je co jakiś czas, czy po prostu przetrwały 3,5 roku? Grzegorz B., nie przejmuj się, też nie jestem dobrym nauczycielem, wiedzy nie potrafię przekazywać. Ja nie mam cierpliwości. To u mnie to jest problem z cierpliwością. Że ktoś czegoś nie kuma, a ja już to kumam, no bo wiadomo, jak czegoś uczę, no to kumam, tak?
I ten ktoś jak nie kuma, to bym lał, lał kijem. Żeby zrozumiał. Nie wyjmę tego, nie no, powiem wam, że już naprawdę jestem zmęczony. Wyszło. Wyszło. Ekologizm. Grzesiek, wystarczy, że odlewy plastiku też nie są idealne i zaraz coś się będzie szarpać. No tak, to się we wszystkim sprawdza. Plastik, guma. To już chyba znacie. Nic dodać. Nic ująć. Tu jeszcze prześwit jest. Do mycia. Dobra, to słuchajcie tak, zaparzę sobie, wezmę na bok. Później zrobię chwilę przerwy, pójdę to pomyć. No uszczelka też zorana, zobaczcie. Coś mi piknęło, ale nie wiem co. Siteczko niech się tu moczy. Zostawiło brązowy ślad. Jakie ekspresy prócz Jury mają złącze diagnostyczne? Siemensy. Te też mają, zaraz ci pokażę. Wszystkie praktycznie te nowocześniejsze. Czy DeLonghi ma, Nivona ma na pewno. Nivona ma taki zawsze schowany. Jura. Wszystkie chyba teraz mają złącze diagnostyczne, tylko że no to do tego oprogramowania nie ma dostępu. Nie mogę zamknąć, bo oczywiście tak, jak zamknę, to wszyscy przyjadą po ekspresy. Przecież to prawo Murphy'ego zadziała. Jak będę tu siedział do 15, to nikt nie przyjdzie. Ale jak tylko wyjdę, to się zlecą. Normalne. Jakie ekspresy, jak nauczyć? Ja już się nauczyłem ten tłok wyciągać paluchami. No kurnak, ty tyle razy tutaj, ty to człowieku masz doktorat, Grzesiek, z zaparzacza. Przyjedź do mnie, będziesz mi zaparzacze rozkręcał. Bo ja to nie mam do tego cierpliwości. Dajcie chwila hałasu. Tak was trochę podtrzymam, zanim tą wylewkę rozbiorę. Ale już niedługo. Siema, Daniel. Wiesz co, po 40 paru minutach, jak robił pierwszy konkurs, to usnąłem. Tak to był live u wielkiego elektronika, że go dzisiaj oglądam. Tutaj, z przerwami. Także tak to, Daniel, u mnie bywa, jak się o tej porze wstaje, co ja, czyli o 5, to o 21.30 się baterie kończą. Nie mam, Grzegorz, myjki ultradźwiękowej. Musiałaby być bardzo duża, żeby mi się przydała. Więc nie mam takiej potrzeby. Szczoteczki do zębów, szczotki, szczoty wszelakie. Myślałem o tym i cały czas o tym myślę, ale jeszcze nie bardzo ugryzłem temat. Akwarysta to jedyne z uszczelek, których specjalnie nie smarowałem, bo nie miałem takiej wiedzy, ale cały czas był odkamieniany układ plus tabletka plus smarowanie punktów w bloku zaparzającym, mycie wewnętrzne i zewnętrzne. No to powiem ci, że ci długo wytrzymały. 3,5 roku. Są takie zatrzaski, które się łamią. To wam na bank nie pokażę, bo nie mam jak. Ale w większości ekspresów, które już ktoś rozbierał sobie w domu, one są połamane i to się nic nie dzieje. O te dwa, które wam zaraz pokażę na co wchodzą, bo to są te dwa. A ja jeszcze odkurzę tą kawę, bo tu się rzeźnia jakaś odbywa aktualnie. Ja już widzę wyjeszczenie, że jest standardowo. Że jest tu standardowo w tym ekspresie. Już po prostu latte go to ja już zamknięty. Zrobię kiedyś taki film. Naprawiam latte go z zamkniętymi oczami. Naprawdę.
zrobię taki film. Wezmę sobie tu kogoś do pomocy, że jakbym już taki, wiecie, totalnie zginął na GPS, by mi się rozkodował to, że mnie ktoś naprowadził, zawiążę sobie łeb, oczy i zrobię taki film. A drugi taki zrobię z Niwoną. Co tam piszecie? Daniel, akwarysta, to ja, Grześ się, no jeszcze z 10 rozbiórek i dopiero będę pro, a tak serio to ja zdjęcia każdego etapu robię, bo pamięć mam dobrą, ale krótką, wyjmę coś i zaraz zapominam, jak to było. No i dobrze, Grzesiek, ja też bardzo często, mimo że robię coś po raz 55, to robię zdjęcia. Daniel, ja to do końca siedziałem, a dziś rozjebany jestem z rana, podwójna kawa poszła do wypicia. O, widzisz, Daniel, dobrze gadasz, kawy trzeba zrobić, zaraz sobie zrobię kawy. Witam, dzięki twoim filmom naprawiłem ekspres DeLonghi, dynamikę wywalający korki i bzykający. Fajnie, Grzegorz. Fajnie. No, nie było chyba bardzo trudno, nie? Robert, witam, mam Siemens EQ9 S400 i pomimo ustawienia max temperatury kawa jest zimna. Mam porównania z innymi ekspresami. Tych EQ9 to jeszcze nie robiłem, one są z tym... Dobrze mówię, że one są z tym zaparzaczem z czerwonymi plastikami, takim skręcanym. Nie toleruję tych zaparzaczy w Siemensie, nie lubię ich. Jeżeli jest na gwarancji, to reklamuj, no bo to kawa powinna mieć około 68 stopni minimum. Taka już zaparzona w automacie. Grzesiek, chyba raczej przerwa od kawki, bo kawa to całe 8 godzin pewnie fruwa. Kurde, bo dzisiaj wypiłem 6 kaw tylko, mało. Arkadiusz, dzień dobry, w piąteczek, a propos, który tu dziś latte go? Nawet nie wiem, nie patrzyłem. A ten? No weź, złap na tą wlepkę ostrość, chłopie. EP 22 31, halo. Patrzcie, no nie wywalczę tej ostrości tu. O! EP 22 31. No, to dla mnie też kawka. Jest już spakowana do bagażnika, pani Izabelo. Jeszcze tylko musi kierowca dojechać. Wyciek czystej wody na blat uszczelka zbiornika? Te uszczelki zbiornika normalne, tam wpada kawa. Grzesiek, 6 kaw, łomatko. A, sorry Arkadiusz, ile dziś naprawiłem latte go? Jednego latte go i dwa DeLonghi. No i to jest drugi latte go. Grzesiek, latte go bardzo przystępne cenowo, tylko musisz być domowym naprawiaczem, jeśli nie chcesz co chwilę ich wysyłać do reklamacji. To właśnie z takimi usterkami. No i właśnie tutaj, poczekajcie, moja tekturka z uśmieszkiem od pana Mirka. Nie wiem do dziś dnia, skąd mam tą tekturkę. Chcę wam pokazać standard korporacyjny w tym ekspresie. Czyli tak, wyciągacie sobie wysypkę osobno. Nie wiem. Obiecuję wam, że któregoś dnia spojrzę w program sobie księgowy albo w system zamówień i zobaczę, ile ja już tych wysypek zamówiłem od chyba października zeszłego roku, bo wtedy chyba się gwarancje pokończyły na te ekspresy. No. Nie mam więcej pytań. Zostawię was z tym pięknym obrazkiem, idę sobie zrobić kawę. Jakby się ktoś pytał, to zaraz wracam. Tak pewnie mnie słyszycie, odwieczna zagadka. Róbcie zakłady, czy mój ekspres pokaże dolej wody opróżni tackę, czy nie? Ja obstawiam, że pokaże. Przegrałem!
Co tam piszecie? Kawa się parzy, ekspres nie pokazał. Pewnie po tej kawie pokażę, dolej wody. Siema, trafiłeś w swojej pracy na ekspres Nescafe Barista, wynalazek na kawę rozpuszczalną. Nie robię w ogóle ani kapsułkowców, ani jakichś takich wynalazków na kawę rozpuszczalną, ale widziałem gdzieś ten ekspres w jakimś hotelu. Grzesiek, no właśnie widzę, że Filip trzyma standard psucia. Trzyma, tu słuchaj, jak jest cała wysypka, to jest coś dziwnego. A co sądzisz o Saeco Aulica? Mamy takie coś w biurowcu, jeszcze o dziwo działa. Saeco Aulica, Grzesiek, to są, ja nazywam je, nie obraźcie, nie obrażając nikogo, idiotoodporne ekspresy. One są fajne, one mają swoje bolączki, ale naprawdę na to, co te ekspresy przeżywają w biurach, bo to są stricte biurowe ekspresy, to są pancerne. Dużo ich robiłem swego czasu, tylko teraz wyszły takie Aulica Evo czarne z takim dotykowym panelem i tu już jest trochę gorzej, z tego co ja wiem. Jarosław, tak dużo DeLonghi do naprawy, aż tak się popsuły? To trzeba trochę inaczej na to patrzeć. DeLonghi jest najpopularniejszym ekspresem w Europie. Powiedzmy, że ja tak obstawiam. Na 100 DeLonghi, na 100 ekspresów u ludzi w domach, to tak 70 to jest DeLonghi, myślę. Czy można jakoś bez rozbierania stwierdzić, że ta durna wysypka jest na przykład nadpęknięta? Są jakieś objawy początkowe, by na to wskazywały? Kawa się robi, Mario, słabsza. Tylko to nie jest tak bardzo wyczuwalne. Ale robi się słabsza kawa. Co jest z tymi wysypkami, że tak nagminnie pękają? Pewnie na plastiku oszczędzają. No nie wiem, no przyjrzyjcie się. Czekajcie, przyniosę sobie kawę. Smacznej kawki? One się tu ułamują. Może ja to przetrę jakąś szczotą. O, jeszcze ułamałem kawałek szczoteczką. O, widzicie? Co się stało? Czemu się ciemniej zrobiło? A, ruszyłem ISO, sorry. O, to jest nowa. Ona jest nowa? A, to jest od starego Saeco wyjęta. To jeszcze lepiej dla klienta. Widzicie, gdzie jest rozwalone. Co się dzieje? Tandetny plastik. Nie wiem, ale lecą na potęgę te wysypki. Dobra, to wyjmijmy ten młynek, przyczepmy nową wysypkę od razu. Która jest w ogóle godzina, żebym ja wam zdążył tą wylewkę pokazać. Teraz powinien być do prądu włączony. Ale byście się uśmiali. Kawa jest dobra na wszystko. Z przykrością muszę zmykać. Pozdrawiam, dobra robota. Dzięki Tom, pozdrawiam, miłego weekendu. Tą regulacją młynka można coś uszkodzić, Ewelina, ale nie wiem, o co pytasz, nie rozumiem pytania. Jak umyć zaparzacz w krupsie? Nie umyjesz zaparzacza w krupsie. To jest cały moduł kotła, tam nie masz dostępu do zaparzacza. Grzesiek, prawdopodobnie się ten, w tym pływaku już magnes rozpuszcza, dlatego go tak słabo łapie. Daniel, ja zakupiłem Melitę i mam nadzieję, że posłuży długo. Dobre ekspresy Melita, chociaż nie wiem jak z tymi rocznikami pandemicznymi, ale mało Melity do mnie trafia. Michał, jaki ekspres masz u siebie w warsztacie? Siemens EQ, nie pamiętam. Zaraz ci powiem. Siemens EQ8 seria 600. Taki mam w warsztacie. Miko, chyba przydałaby się lista Max Problemów Latego dla opornych. Pozdro. No to był taki film. Spójrz sobie na kanale. Był taki film Miro, Miko. Typowe przypadłości Latego. Tam jest o wszystkich. W jednym filmie. Kiedy napijesz się kawy z wichury. O, zapraszam Grzegorz. Zapraszam. Zmielę ci na świeżo. Tylko tam jest i białko, tam jest wszystko w tej wichurze. Dla tych, co nie wiedzą, wichura to odkurzacz. Kerczerowski taki, który ciąga tu wszystko nosem. Jezu, już mam wszędzie kawę, bo przecież ja się wydrapię sobie kiedyś oczy. Daniel, Melita to dobre ekspresy. Nie wiem, czy wiecie, że Melita
to tak Daniel do ciebie głównie, to jest imię założycielki tej firmy i pani Melitta wynalazła te papierowe filtry do ekspresów przelewowych. To jest jej dzieło, jej dziecko. Zaskoczyłem was wiedzą historyczną. Coś tam się wie, coś tam się słyszało. Grzesiek, odezwij się do mnie na priv gdzieś, na maila mi napisz, mogę wysłać taki zbiornik używany. Gdzieś jeszcze pewnie mam. Tego dekielka to nawet z tym nie walcz. Trzeba nowy zbiornik. Najlepiej kupić nowy i mieć z głowy. Nie wiem, Daniel, gdzie jest Melitta produkowana. To są takie, właśnie wy jako osoby nie pracujące z ekspresami zawodowo pytacie o takie rzeczy i też bym pytał na waszym miejscu, a ja takie rzeczy nie sprawdzam. Tak samo jak do dziś dnia zapominam, a często mnie w komentarzach na YouTubie czy wy, czy ktoś tam prosi, żebym sprawdzał liczniki ekspresów, które naprawiam. Ja z założenia nie zaglądam do liczników ekspresów, bo mnie to nie obchodzi. Ja nie jestem serwisem autoryzowanym, tu niektóre serwisy autoryzowane uzależniają cenę i zakres przeglądu od licznika. Ja po prostu patrzę, co działa, co nie działa i działam. Gdzie jest produkowana Melitta? Nie wiem. W Europie. W Europie, Daniel. Chyba. 56 osób. Myślałem, że będzie z 5 osób dzisiaj, jak tak odpalę live'a z nienacka. No i teraz bierzemy sprawną wysypencję. Nakładamy, jak wejdzie. I ja ją podklejam. Słyszałem już opinię od kogoś, że to jest głupota ją podklejać. Jeszcze jak się ma klej zaschnięty, to jest jeszcze większa głupota. No, teraz się leje. Ale ja ją podklejam, bo to ją wzmacnia. I jeszcze żadna do mnie nie wróciła, więc jak to mawiają niektórzy, jak coś jest głupie, a działa, to znaczy, że nie jest głupie. I tego się będę trzymał. Arkadiusz, to ja naprawiając ludziom kompy zawsze zaglądałem do historii przeglądarek. Dużo można było się dowiedzieć o kliencie. Arkadiusz, to jest takie powiedzenie. Chcesz kogoś poznać? Sprawdź mu historię przeglądarki. Ale czasami chyba lepiej nie wiedzieć. Grzesiek, chyba od razu zamówię dekielek nowy, bo jest dostępny nawet, a jak się nie uda, to się odezwać. Słuchaj, ja mam tego szrotu tam, kurna. Wywiozłem połowę, a jeszcze zostało pół lokalu. Takie chomikowanie. Teraz to staram się pilnować, żeby klienci te stare ekspresy, te rupiecie nienaprawialne, czy tam co, nie ma sensu ich naprawiać, żeby je zabierali, ale... Nie zawsze mi to wychodzi. Macie takie oznaczenie fabryczne, pamiętajcie. Łatwo wrócić do ustawienia fabrycznego, bo to ten maziadło nam to pokazuje. Śrubka. Arkadiusz, znam. No. I prawda, Arkadiusz, że czasami to lepiej, jak kogoś znasz, nie zaglądać mu w tą historię, bo można zmienić zdanie. Przeglądarki dużo można się dowiedzieć, zwłaszcza jak ktoś przynosi kompa i mówi, że mu dziwne okienka wyskakują. No tak. Ja jutro będę w Kielcach, to nie mówcie mu, ale zajrzę z Foxowi do przeglądarki, zrobię zrzut ekranu i wam podeślę na następnym live'ie. Zobaczymy, co w tym chłopie siedzi, 36-letnim. Tak? Dobrze pamiętam? 36 lat skończył w wtorek. Dobra, młynek na bok. Dobierzmy się do tej wylewki, co to jest w temacie live'a. Ale na razie kawusia. I tu będzie ekwilibrystyka. Ale, żeby rozebrać tą wylewkę, trzeba najpierw zdjąć. Boguś, to jest blokada, gdyby on się miał sam odkręcić, to się zaczepi na tej śrubce.
Boguś pyta, do czego służy ta śrubka. Ja nigdy by się to nie zdarzyło, ale generalnie, gdyby się zaczął odkręcać jakimś cudem sam, o, to dalej już nie pójdzie. Czyli on się nie wypnie. Bo jakbyśmy go dalej przekręcili, to wyjmiemy żarno. Ta śrubka ma przeciwdziałać temu efektowi. Chociaż jeszcze się nie spotkałem, żeby ten młynek się sam zaczął rozkręcać. One za ciężko chodzą, żeby się pod wpływem pracy zaczęły rozkręcać. Dobra. Zróbmy tą wylewkę. Te boki, pamiętajcie, że takie wylewki są z reguły posklejane i to się naprawdę ciężko wyciąga, ale zobaczcie, widać, widzicie, rusza się. Trzeba ściągnąć te chromowane plastiki. Proszę bardzo, Boguś, nie ma problemu. Mówisz, pytasz, mówisz i masz. I tu też jest problem, że to może strzelić. O. Teraz rozpoczynamy sekcję. Mili Państwo, rozpoczynamy sekcję wiedzy tajemnej na kanale Coffee Doctor. Zapraszam. To samo z drugiej strony. Da się to palcami. Jak wam to nie idzie, bo jest bardzo posklejane, to trzeba jakimś płynem przyciskać, żeby rozmokło. To pamiętajcie, tu jest kawa. No to mamy zdjęte dwie osłonki. Nic tu nie trzeba rozbierać, ja też tak myślałem. Szczerze powiem, niedawno zgłębiłem wiedzę, jak rozbierać tą wylewkę. I teraz dalej już nie pamiętam. O, widzicie? Będzie też pewnie na którymś sobotnim filmie o tej wylewce, bo live'y nie wszyscy oglądają, no bo na live'ie ciężko zlokalizować daną rzecz. Ale stwierdziłem, że... Rwie wam stream? Czekajcie. Sprawdźmy. Jest, że doskonałe połączenie, nic się nie dzieje. Proponuję, żebym wam trzepnął reklamę, ale no bez perwersji. Stan transmisji doskonały. Transmisja działa i jej stan jest bardzo dobry. No to chyba u ciebie musi coś szarpać w takim razie, bo u mnie jest wszystko ok. Grzesiek, nie odzywają się jacyś serwisanci na maila, że zdradzasz taką wiedzę tajemną pospólstwu, bo słyszałem, że w świecie elektroników samochodowych to częste, że klienta tracą. Nie, nikt się do mnie nie odzywał. Bardziej się znajomi mnie pytali, czy nie stracę roboty, ale słuchajcie, no mi wręcz przybywa zamiast ubywać. Jest taka zasada, ja chyba bym też tą drogą szedł, że poprawcie mnie, jeśli się mylę. Jeśli ktoś pokazuje swoją pracę, a tym bardziej na żywo, tak jak to robi Spox, czy tak jak to robi... Jezu, nie pamiętam teraz. No tak jak robią to niektórzy w różnych branżach serwisanci. Jeśli pokazuje swoją pracę, nie boi się pokazywać tej pracy na żywo, no to ludzie wierzą w taką robotę. Tak mi się wydaje, ja bym wierzył w taką robotę, bo jeszcze co innego są takie montowane filmy jak te sobotnie, bo tam jest dużo cięć, dużo montażu, można wszystkie fuck-upy wyciąć, tak? Ale takie, czy u Spoxa ten kanał Wielki Elektronik Shorts z godzinnymi filmami, pokazuje swoją pracę od A do Z, ja to pokazuję na bezdubli, czy na live'ach, Szymon też pokazuje to na live'ach, no to jest w jakiś sposób wiarygodne, tak mi się wydaje. Gdzie też się zdarzają rzeczy nieprzewidziane, mnie się jeszcze na razie odpukać mało ich zdarza. No, miałem taką dyskusję, że jak można coś połamać, coś zrobić, no słuchajcie, nogę też można złamać. Całe życie chodzimy, więc jesteśmy doświadczeni, jeśli chodzi o chodzenie, a ludzie łamią nogi, kręcą kostki, no. Wracając. Do kącika wiedzy tajemnej. Właśnie, żebym teraz tego nie złamał. Bo tu jest zaczep, który trzeba odczepić od dołu. Kurna, no to tak ładnie zawsze schodziło. A teraz nie schodzi. Trzeba to czymś podważyć pewnie. O. Ja sobie tu spojrzę. Zawsze mi to tak ładnie schodzi. O! O! Coś takiego. O! Chodzi o to, że to ma taki ząbek tu, jakby wam to pokazać. O! Weź się tu, człowieku, północ, południe ogarnij. O, widzicie? Tu jest taki ząbek.
ten. I on tu wchodzi od spodu i ściągając to trzeba ten ząbek wycisnąć. No, zjadłoby się coś. Nie żartuję, Daniel. Jadłem. Gdzie jest kawa? Generalnie Grzesiek, rynek samochodowych mechaników i elektroników jest specyficzny. No to są też trochę bardziej zaawansowane rzeczy. W tej chwili, moi mili, mamy dostęp do wylewki. Prawie. Trzeba ją tylko teraz jeszcze tu wyciągnąć, bo to mi nie zeszło całe. Bo tu jest jeszcze, jak spojrzycie, przykryte. O. Podkręcę wam ISO. Widzicie, tu jest jeszcze jakaś zaślepka. No i trzeba ją wyciągnąć. I tego nie pamiętam, jak się robi, szczerze mówiąc. A, okej. Okay. No i mamy. W tym momencie mamy dostęp do wylewki, w której jest kocioł taki, że masakra. Spójrzcie. Nie wiem, na ile wam to teraz już będzie trochę mrowisko, ale tam jest syf straszny. No i co? Tu wjeżdżamy tradycyjnie. Niech namaka. Kawa zbożowa to nie kawa, Daniel. Dziewczyny popsuły ekspres, Grzesiek? No, napraw, zaplusuj. Będziesz bohaterem w swojej firmie. No duży mam ten wycior. To weźmy szpikulec. Już prześwit jest, można sobie wziąć strzykawę, nawet wodę z wszystkie strzykawki popsute. Gdzie jest ten pojemnik nieszczęsny? No i trzeba to wypłukać, tutaj nie ma. O, widzicie jaka? Pięknie widzicie. Jaka piękna woda leci? Zaraz wam pokażę. Można tak stuknąć, to trochę obtrząknie. Bęc. I tak to działa, słuchaj. Proszę. No widać chyba. To było czyste. No i to nie ma innej drogi, słuchajcie. Trzeba to zapsikać, wjechać tu szczoteczką jakąś małą i wypłukać potem. Nie ma sensu demontować całej tej wylewki, bo to trzeba pół ekspresu rozebrać. A można to zrobić od zewnątrz. Ja normalnie to bym to jeszcze przedmuchał odkurzaczem, ale to, czy tam kompresorem, odkurzaczem, wszystko jedno. Ale to zrobi się tu straszny burdel, pochlapie wszystko. Więc na razie to zróbmy tak. O. No i taka to jest rzeźba w Głocku. Moim zdaniem to tu już jest nieźle. Co prawda nie widzę teraz przy świtu, bo pewnie jakieś fafruście powpadały. To jeszcze porcja wody. No ale sami widzicie po tym pojemniku. No jeszcze jest tam syf, widzę. Sami widzicie, co pijecie. Tak
Taka to konstrukcja. No, chyba jedzie do mnie klient. Jakby to się okazało prawdą, to zrobimy chwilę przerwy. Przyjmę lub wydam ekspres. To napiszecie. Meglio robi robotę, tylko najlepiej na ciepło. Mi ostatnio po twoich filmach YouTube poleca firmy Nord, gdzie też pokazują jakieś porady co do ekspresów. Nawiązałem z nimi współpracę. Naprawiaj, nie wyrzucaj portal i nord.pl. Jutro będzie pierwszy film, w którym będzie o tym mowa. Znam ich bardzo dobrze. Więc ja z nimi współpracuję już ładnych parę lat. Tylko z ich działką serwisową. W sensie taką, która współpracuje z serwisami. Jestem zadowolony. Mnie się ta współpraca bardzo dobrze z nimi układa. Jak mam to samo co Arkadiusz, normalnie, jak obejrzę coś samochodowego, też mam w cholepie propozycji dziwnych czasem kanałów. No to normalne, bo YouTube profiluje to, co oglądacie. Strzykawka też da radę przeczyścić, przepłukać. No dokładnie, Grzesiek. A nie wspominałem, że szanowni koledzy z biurowca zaczęli kupować karbonizowaną. Szkoda ekspresu. No zaraz zaczną się dziać cuda. Dobra, idzie ten pan z Boszem, co dzwonił. Chwila przerwy i zaraz do was wracam.
Jestem. Moi drodzy widzowie kanału Kofi Doktor. Co tam pisaliście, jak mnie nie było, bo tu... Grzegorz Grzesiek, ja nie wspominam, że kawa aromatyzowana. Od nich wiele części kupowałem i do piekarnika i innych sprzętów, jak na Polskę, mają bardzo duże części dostępne. Tak, Nord, mówimy o Nordzie. Naprawdę, naprawdę dobra firma. Ciekawe, jaką kaszę w wylewce będę miał na warsztacie, dlatego u mnie data z pompy 2021, a licznika wskazuje 5000. A ten właśnie, który to jest rocznik? Wrzesień 2020, 3 lata niecałe. O, Arkadiusz dobrze gada. Dobrze gada, łapki. Ciekawe, jaką kaszę, to już czytałem, mój sajko ponad 15-letni, jak nie starszy, bo w zaparzaczu części mam z 2006 i 2008, 12 tysięcy kaw, z czego moje z ostatnich 4 lat to może się z 50 uzbiera. 12 tysięcy kaw, zacny wynik. Krzysiek, jak się opije kawy w pracy, to w domu już mi się przed snem nie opłaca pić. Ja ostatnio przyjąłem sobie zasadę, że w ogóle w domu kawy nie piję. No w weekend, ale w tygodniu nie. Dobra, słuchajcie, złóżmy tą wylewkę, jak się uda, chociaż właściwie nie składajmy jej. Sprawdźmy, czy ten ekspres działa. Jezu, jaki syf. O, i widzicie, jak się, to ktoś pisał nawet z was, Meglio, tylko zapsikałem, widzieliście to sitko, o, tutaj widać syf, tylko zapsikałem. Poleżało to, ile już tu tego live'a prowadzę? No godzinę, to z pół godziny poleżało zapsikane. No i teraz zobaczcie. Mam nadzieję, że nie przewrócę aparatu. I teraz wystarczy tylko przetrzeć. Wiadomo, to trzeba wypłukać pod zlewem, zaraz to zrobię. I to jest moc Meglio, odtłuszczaczy. Ja nie mówię, że Meglio jest jakimś najlepszym, ja akurat się do niego przyzwyczaiłem. Było tylko zapsikane, teraz tylko przejechałem szczoteczką i przetarłem. Samo zrobiło robotę. Dlatego polecam wam to Meglio. Ja to kupuję w 5-litrowych baniakach, bo u mnie to tego idzie na potęgę. Bo to jest naprawdę okap nad kuchnią w domu. Zapsikujesz, na 10 minut zostawiasz. Jak jest bardzo zasyfiały, poprawiasz, zapsikujesz i wycierasz. Jak w reklamie telewizyjnej. Tak to działa. Dobra, słuchajcie. Ja tego bloku nie będę teraz mył, bo nie chcę wam znikać tu co chwila z ekranu. Ale... no nie, no tą głowicę to trzeba trochę przemyć. Ale to też przemyjemy w rękach. Ojciec Tadeusz R. Awe doktor. Awe Tadeusz! Przemyję, bo nie mogę na to patrzeć. Nie robię tego nigdy tutaj w powietrzu, zawsze robię to pod zlewem, no ale... muszę sobie drugą kamerę przy zlewie zamontować. Tenzi też jest dobry. Tenzi odtłuszczacza akurat nie używam, ale jeśli chodzi o office cleany, to mam różne kolory, także to od Spoxa akurat przechwyciłem. Ale wiem, że są odtłuszczacze Tenzi i chyba gdzieś grilla u znajomego czyściliśmy tym odtłuszczaczem i też dawał radę. Także z wiele dobrych środków. No każdy ma jakieś swoje, tak? Ja jestem z Meglio zadowolony. Korzystam z niego, słuchajcie, już chyba z 7 lat. No to po co mam zmieniać? Ja to robię tutaj na zimno, ale jak się na przykład takie siteczko nagrzeje pod ciepłą wodą i spsika, to jeszcze szybciej to działa, także wiadomo. Ktoś do mnie dzwoni. Nieważne, nie teraz. I dlatego można sprawdzić liczbę zrobionych kaw, jak mówię o modelach z panelem dotykowym bez wyświetlacza. No to nie można. Tylko podłączając się, o, pytałeś. Czy on ma złącze diagnostyczne? Tu, czekaj, bo nie widzę. Gdzieś miał. Tu ma jakieś, widzisz? UTX, URX Ground plus 5V. Ma tu jakieś takie, można się wlutować, podejrzewam. Bo stricte jako takiej wtyczki to tu nie widzę. Panie YouTube, opanuj tyłek i nie rwij dźwięku. Coś się dzieje? Tenzi jest fajne, prawda? Tenzi jest fajna. Nowa gumofilec. Panowie, pytanie, od czego te sitka się tak zawalają? Od zbyt drobno zmielonej kawy, bo moje sitko zawsze czyste, nawet jak czyściłem zaraz, jak dostałem ekspres. Od kawy się zawalają. Od kawy się zawalają, nieczyszczenia tabletką.
w ekspresach, których nie ma czyszczenia tabletką, to się naturalnie zawalają. Tak samo wyglądają w DeLonghi. DeLonghi też nie ma tego czyszczenia tabletką, przynajmniej w tych niższych modelach, czy w tych wyższych jest, nie wiem. No i tyle, no. Zawalają się, bo się kawą brudzą. No przez nie płynie kawa, tak? Michał Stankiewicz, witam, witam mistrza ekspresów. Do mistrza to mi jest daleko, panie kochany. Złóżmy, odpalmy, sprawdźmy, czy działa. Mistrza ekspresów. Jestem mistrzu. A co to się stało ze Spoksem, że go nie ma? Jak to tak ładnie to się tak zachowywać? Jutro się z nim widzę. Mam nadzieję, się nic nie wydarzy. Grzegorz B, dokładnie tak może być. Na pewno soft się da wgrywać w ekspresach Saeco Philips, bo to już nieraz robiłem w zautoryzowanym serwisie u znajomych. Pozdrawiam, jeśli wiedzą, o kim mówię. Bo w któryś ekspresach na przykład jest tak, że jest uniwersalna elektronika i tylko softem się zmienia wersja ekspresu. Coś takiego pamiętam. Dobra. Zróbmy tu trochę porządku. Bo bałagan nas zgubi. To co, włożymy młynek, nie? O, a drugi ekspres mam, wywala korki, też latego, następny w kolejce. Może o nim znasz, właśnie zrobię film, gdzie będę pokazywał, jak się rozbiera tą wylewkę. Gdzie pękła ta złączka, to jest kolejna usterka. Bardzo często ta złączka pęka. No i wali woda i wpływa gdzieś na termiki i wywala korki. Proste. No. Nie tłumacz go, Daniel. To oszust prywaciusz jest. Przecież wiadomo. Tylko zanim włożymy młynek, to ja muszę znowu wichurę włączyć, bo widzicie, co tu się dzieje. Chwila hałasu. Tutaj to wygląda na to, że ta wysypka całkiem niedawno pękła i ja wam powiem, że to jest akurat fart dla klienta. Bardzo często jest tak, że jakaś inna usterka ujawnia tą usterkę, bo jak ta kawa powłazi tutaj w silnik, ta, która się tu gromadzi, no to jest po silniku. No, kolejny wydatek, tak? Czerwony do plusa. Tak na pamięć do górnego, ale górny to plus, tak. Wczoraj młynek wymieniałem w latego silnik. Nie startował za każdym razem, także mają bolączek te ekspresy. No ja właściwie ostatnio to codziennie jakieś latego urobię. I DeLonghi. Siedzi. Czekajcie, odbiorę telefon, bo to ktoś z Anglii do mnie dzwoni. Halo, dzień dobry. Witam. Tak, witam. Tak, witam. Tak. To znaczy? Problem w zaworze ceramicznym. No tak jak mówię, problem jest w zaworze ceramicznym. Tutaj nigdzie indziej bym nie szukał. Ale jeśli chlapię mlekiem, to problem jest w zaworze ceramicznym. Nie musi mi pan dokładnie opisywać. Problem jest w zaworze ceramicznym. Tego panu nie powiem, bo ja mogę panu powiedzieć, co się na 100% zepsuło w ekspresie, jeśli do niego zajrzę. Natomiast zdalnie ja nie umiem diagnozować ekspresów. Ja panu mówię, w czym podejrzewam, że jest problem, ale ja panu nie powiem, że trzeba wymienić zawór ceramiczny, bo pan wymieni zawór ceramiczny i problem nie ustąpi.
Nie wiem, ja potrafię panu zdiagnozować ekspres, jak go rozkręcę. Więc ja w tej chwili tak naprawdę zgaduję. No ja bym szukał tutaj problemu, ale to jest zgadywanka. Ja wróżę w tej chwili, ja nie wiem na 100%. Mhm. Ale to Siemens, Asaeco to są dwie różne firmy, to nie ma pan co porównywać, bo to są zupełnie inne rozwiązania, tak. Tak, tak. No. Tu bym szukał. No ale to ja nic więcej panu nie powiem, dopóki nie zobaczę ekspresu, bo jeżeli to nie będzie zawór, to ja nie mam pojęcia, co to może być. No wie pan, to nie da się naprawiać ekspresów przez telefon. Nie da się tego robić. Wie pan, po prostu mówię panu, gdzie bym szukał problemu, ale czy ten problem się tam znajduje akurat, no to już pan sam musi sprawdzić. No nie da się inaczej. Ja rozumiem, bo mi z Irlandii, ja mam 3 ekspresy z Irlandii w tej chwili. 3 ekspresy przysłane z Irlandii. No. No, jak widać. No niech pan spróbuje z tym zaworem ceramicznym. No, ja bym obstawiał, że to, ale czy na 100% to tego panu nie powiem. No, to mówię, no za skienianie mleka jest odpowiedzialny zawór ceramiczny, bo on i napowietrza odpowiednio to mleko i kręci się tam odpowiednio kierując parę, więc tu bym szukał problemu, tak jak powiedziałem. Proszę uprzejmie. Nie ma problemu. Do widzenia. To tak a propos, słuchajcie, sorry, tak a propos, bo ten telefon do mnie dzwonił trzeci raz z Irlandii Północnej. Pozdrawiam, jeśli zobaczy pan ten film. A propos naprawiania ekspresów przez telefon, no. Zawór ceramiczny w Siemensie EQ9 kosztuje chyba z 5 czy 6 stów. I osoba do mnie dzwoni i wymaga ode mnie, wymaga, ale jakby chce ode mnie uzyskać poradę, czy to jest zawór ceramiczny, to sobie wymieni. No i wymieni sobie ten zawór ceramiczny i okaże się, że ten problem ze spienianiem mleka to nie jest zawór ceramiczny, no. I kto wtedy jest odpowiedzialny za tą radę? Dlatego ja się staram nie udzielać rad, nie naprawiać ekspresów zdalnie. To tam piszecie. Ewelina, da się do Melita Barista wgrać nowe kawy? Nie. To nie jest komputer. Grzesiek, oj pamiętam stare czasy, jak się dorwałem do interfejsu do wgrywania softu do starych Sony Ericssonów, na wolumenie sobie kupiłem, mieszkałem wtedy jeszcze na Bielanach, to miałem blisko. No, znaczy Ewelina, pewnie się da to zrobić, tylko to trzeba jakiegoś programisty hakera, no to może tak. Mario, doktor udziela teleporady. No właśnie. Zapomniałem podać numeru konta za teleporadę. Michał, czy naprawia pan Krups? Nie, nie naprawiam ekspresów Krupsa od 4 lat. Grzesiek, najnowsze sofciki, ściąganie brandu, ależ to czasy były. No. Ewelina, co to za debile dzwonią? No dzwonią ludzie zapytać, oglądają na YouTubie. Słuchajcie, ja się z jednej strony nie dziwię, że dzwonią zapytać. Każdy chce. Facet mieszka w Irlandii Północnej. Tam w ogóle wiem, że serwis, o ile w ogóle jakiś sensowny się znajdzie, bo mam parę, 2 albo 3, tak jak mówiłem, przez telefon ekspresy z Irlandii przysłane, nie wiem czy z Północnej. Tam po pierwsze serwis jest drogi jak cholera, po drugie nie ma tam serwisantów z tego, co mi ludzie Polacy, którzy do mnie dzwonią, opowiadają. Nie ma tam serwisów sensownych, boją się oddać do tych serwisów ekspresów swoich. No i ludzie pytają, no ja się staram grzecznie uświadamiać, że no ja nie jestem w stanie naprawić ekspresu przez telefon. Jakieś takie podpowiedzi, jak ktoś zadzwoni z latego, że odpala ekspres i woda leci w tackę, no to wiadomo, powiem, sprawdź sobie uszczelki na paluchu, na zaworze wody, no. 6 zł, 7 zł, 2 uszczelki. Cześć wszystkim, cześć Artur, szkoda, że tak późno. No Artur, ten live to jest za 10:12, podjąłem decyzję, że robię live'a, bo już po prostu musiałem się tu obudzić, bo bym usnął na tym biurku. Nie dorobiłeś się szklanej kuli? Arkadiusz, no mam, ale nie pokażę, bo też sobie taką kupicie i będziecie sobie ekspresy naprawiać. Zawsze można wróżyć z fusów, tak, a mam ich dużo. Uwielbiam swoje grupy samochodowe, ktoś rzuca problem, nawet nie poda jaki Opel i jaki silnik, o błędach OBD zapomni. No tak, no to... Komentarz spod filmu o puzzlach Saeco, wczorajszy. Nie wiem, pozdrawiam widza, jeśli to ogląda. Nie mam problem z wyjęciem zaparzacza. Kropka. Całe pytanie o poradę. No i nie wiedziałem, co napisać. Współczuję.
Napisałem, że no trochę mało szczegółów. Problem z wyjęciem zaparzacza. No. I to, co piszesz, Grzesiek. Cześć, mam zielony samochód, zepsuł mi się. Pomocy. Przemaluj na czerwono. To już obciąż WE za teleporadę albo na jego koszt. A, w ogóle, ci co znają wielkiego elektronika, bo on tego nie wyprostuje, ja mam cynk, że ekspres zaczął działać u wielkiego elektronika. Już się cały slin nie wyświetla, ale to już jego pytajcie na live'ie, co trzeba było zrobić. Ja wam nie powiem. Artur Kup, tam się prawie nie naprawia, chyba że u Polaka. No dokładnie, dokładnie. No jak, słuchajcie, ekspres kosztuje 500 funtów, a naprawa 250 funtów, to kto będzie naprawiał? I opłaca się chłopakom z Anglii, z Irlandii, no z wysp, przysłać do mnie kurierem. Mówili, że to koło stówki kosztuje w obie strony. Żebym ja to naprawił za 550 zł, bo mam taki przypadek, gdzie żeśmy ustalili mniej więcej cenę po objawach DeLonghi. I za 550 zł u mnie naprawić i jeszcze, żeby wrócił do Irlandii ten statek, nie powiedzieć, ten ekspres. I to się opłaca, więc jakie są koszty serwisu? Ale to macie prosty przykład. Ja mam auto ściągane ze Stanów. Nie ja je ściągałem, ja je kupiłem w Polsce. Naprawa tego auta w Stanach miała kosztować prawie 19 tysięcy dolarów. A w Polsce kosztowała 10 tysięcy złotych. On był stuknięty, nic nie wybuchły, żadne poduszki, miał zrolowaną maskę zwiniętą. Pod coś wjechał tym samochodem jakiś. Poniosła go fantazja. Takie są koszty. Dlaczego samochody się ściąga ze Stanów? Bo tam nikt tych aut nie naprawia po stłuczkach, bo są tak horrendalne koszty naprawy, że się nie spycha, po prostu ubezpieczyciel wypłaca szkodę całkowitą i na parking i do Europy. I chwała im za to, bo możemy tanio kupić auta. No. Na czym to ja? Na młynku. Dobra. Baczmy. Tylko muszę przynieść... Nie, woda jeszcze jest. Muszę przynieść wodę. Zaraz wracam. O, już widzę na ekspresie po tej kawie opróżni tacki. Ha, już nie będę dzisiaj pił kawy w pracy, ale i tak muszę opróżnić. No tak, włożył wodę, a zaparzacza nie włożył. Tu przykręcone, glutoplazma. To samo tu, glutoplazma. Oczywiście to wszystko jeszcze pójdzie do mycia, ale zaraz go odkamienimy. Grzesiek, na 10 problemów na grupie to 8 tak właśnie wygląda. Zero danych, jakiś link, jakie błędy. Ja zawsze powtarzam takim osobom, jak zadają takie pytanie, że jeśli chcesz uzyskać pomoc na grupie, czy to są ekspresy, czy to są samochody, to włóż chociaż trochę pracy i serca w zadanie pytania. Bo czasami to widać, że ktoś po prostu tak zadaje pytanie, że się nie chce pomagać. No to co piszesz, Grzesiek? Nawet nie ma energii, chłop się nie postara, żeby to pytanie sensownie zadać, tylko tak na odpieprz się zada pytanie i się spodziewa pomocy. No to się spodziewaj pomocy, no. Mogłeś powiedzieć wcześniej, pomęczylibyśmy go wczoraj. Artur, ale ja wczoraj nie wiedziałem, ja się dzisiaj dowiedziałem. O tym ekspresie jego. Małgorzata Gliniecka. Czy w ekspresie Siemens EQ6 Plus S100 z pienianiem mleka jest piszczące? Mamy nowy i się zastanawiam, czy to normalne. No właśnie, to też są... Znaczy, to absolutnie nie śmieję się. To jest dobrze zadane pytanie. Tylko teraz, co dla każdego znaczy słowo piszczący? Jeśli się to mleko spienia dobrze, to bym się nie przejmował. No to jednak idzie para przez wężyki. Gdzieś może jest zagięty wężyk i piszczy. Dopóki działa... I nie jest to oczywiście takie piszczenie, które mózg wywraca do góry nogami. No to bym się, Małgorzata, nie przejmował. Arkadiusz, a później kraje zachodnie mówią o ekologii TP, a nie naprawiają sprzętów, tylko wymieniają. Gadanie o ekologii, zwłaszcza w krajach zachodnich, bo w Stanach to wszyscy mają w dupie ekologię, umówmy się. W ogóle te wszystkie takie, idziecie do McDonalda i dostajecie lody w plastikowym kubku z papierową słomką, bo ekologia. No. Wszystko to, całe eko to jest jedna wielka bzdura, słuchajcie, bo... Nawet był taki przykład, gdzieś w Stanach była susza, w którymś tam stanie, nie chcę się wymądrzać, nie pamiętam, i zabroniono ludziom podlewać trawniki. Tylko że 97% wody w tym stanie zużywają fabryki. No więc co te trawniki mają za wpływ? I to jest tak właśnie, tak wygląda ekologia na świecie. Pierdolenie kotka za pomocą młotka, brzydko powiem, bo ręce opadają. Wielkie firmy ekologiczne, na przykład ekspresy kapsułkowe.
Ile tych kapsułek jest dziennie produkowanych przez ludzi śmieci z aluminium? Jasne, recycling. Tylko ile tych ludzi rzeczywiście wrzuca to do działki aluminium w śmietniku, a ile idzie po prostu do zmieszanych? Mietek, czy to ty? Tam z kieleckich... Zrób mu calclin, sam się naprawi. No tak. Co tam piszecie? Grzesiek, u mnie jakbym sam nie robił odkamieniania, to przy moim przebiegu kaw może za 10 lat by raczył powiadomić. No Grzesiek, nie wiem jak w nie wszystkich instrukcjach jest to napisane, ale w którychś ekspresach było napisane, że robimy odkamienianie jak ekspres pokaże taki komunikat, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. I taka jest generalnie zasada. Janek, Bartku, elektronikę w ekspresach też diagnozujesz i naprawiasz? Nie. Parę razy się próbowałem w to bawić, straciłem kupę czasu, wymieniłem jeden element, wywaliło drugi. W serwisie ekspresów się to nie opłaca. Na przykład elektronika do podstawowego DeLonghi potrafi kosztować 180 zł netto. Nowa, z gwarancją. Ja mam pewność, że ona jest w 100% sprawna, że żadne elementy nie są nadwyrężone, więc gdzie tu jest miejsce na naprawę tej elektroniki? Tak jak to robi Szymon czy Daniel, naprawiają zaawansowane urządzenia, które kosztują kupę kasy, na przykład laptopy po 10 tysięcy. Nawet głupie PS5, które kosztuje 2,5 tysiąca, tu jest miejsce na naprawę elektroniki, bo to jest właściwie tylko elektronika plus napęd, tak? Natomiast tu, do latego, musiałbym sprawdzić, bo tu akurat to jest specyficzne, ale do większości DeLonghi elektronika to jest cena w przedziale między 200 a 400 zł na przykład. To całe eko to jedna wielka ściema. Dokładnie, Grzegorz, to jest jak polityka. Wszyscy fajnie opisują, a... To jest w ogóle ściema wszystko. No właśnie, Artur, uwierzę w eko jak Chiny się dołączą, a one się nigdy nie dołączą. Mietek, nie, to nie ja, to jakiś podrabianiec. Kielecki podrabianiec. Wczoraj było pytanie u Szymona, jak ma na imię Mietek i wszyscy Mietek. A to by było podchwytliwe Mieciu pytanie, jak ma na imię Mietek i że rzeczywiście Mietek. Dobra, słuchajcie. Ja to słyszę piszczenie cewek, jak w PS5. Zobaczmy, czy coś pomogło. Janek, no właśnie, no to jest nieopłacalne. No naprawa elektroniki to jest diagnostyka, plus elementy, plus polutowanie, plus nie masz pewności, czy inne elementy nie zostały jakoś tam przegrzane, wygrzane, a musisz dać na to gwarancję, tak? Grzesiek, mając sprzęt do tego i ogromną wiedzę, oglądam Daniela, szacun za jego umiejętności, elektronika też czasem poglądam. No tak, no to Daniel to jest naprawdę fachowiec, zresztą Szymon też, no każdy ma swoją jakąś działkę. Pójdzie woda? Halo! Kurna! Co tu się wydarza? Dobre. Explosion. Bo to podchwytliwe danie pytanie było, Mietek utarło się, że Mietek. No bo Mietek to Mietek, no. Nie da się, akwarysta, w tym dlatego sprawdzić ilości kaw. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem, żeby się dało. Gdy ta woda tu cały czas stoi. Why? Przecież tu jest czysto. No ten typ tak ma po prostu. Tak, dokładnie Mietek. Mietek to Mietek, nie drąż. Dobra, zróbmy jakie kawę. Mietek, a gdzie ten... Gdzie się podział ten prywacioż? Tacki nie dostałem. No trudno. Nawet nie wiem. Grzesiek Topik. Jeśli są części dostępne, to czasem nie ma sensu, ale jak to już nie są dostępne, a sprzęt wart naprawy, to jednak warto naprawiać. No zgadza się. W 100% się zgadzam. Jeszcze jest ta jedna przypchana. Co za złośliwe bydle.
wpadł jakiś paproch, o. Ale to jest konstrukcja dziwna, powiem wam. Ta kawa to coś taka mało kawowa. Jeszcze tą wylewkę trzeba będzie wyczyścić, no ale... Smaczne kawki z papruściami, widzicie? Pyszności. Polecam. O, podwójna. Podwójna się robi. Na siłę wciskałem elektryki, widzieliście na YouTube silnik od Detrona, przejechał 30 tysięcy km, wymiana silnika 70 tysięcy zł. Elektryki to jest przyszłość, tylko to nie jest też tak, że te samochody zatruwają cały świat spalinowy. To dlaczego się organizuje konkursy driftu? Dlaczego się motorsportu nie zlikwiduje? Dlaczego Formuła 1 nie jest elektryczna? No kurna, jak idziemy eko, to idziemy eko po bandzie, słuchajcie. Lepiej. Dobra, włączam odkamienianie i będziemy gadać. Czekajcie, idę sobie rozrobię odkamieniacza. Cza, 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 odkamieniacza. Już kończę, już idę. Wracam. Odkamieniacz. Tak, po skosie włóż na pewno zadziała. Rozlej. Boż. Szczypie. No to byśmy dobrze, żebyśmy widzieli bok ekspresu. No, to już wiecie, jak rozebrać wylewkę w tym nieszczęśniku. Calc clean. Mietek, calc clean. Żeby nie było. Żeby nie było. Calc clean też jest dzisiaj na live. Proszę, już się świeci. Jeszcze zjadę niżej, żebyś widział. Calc clean mamy. Podstawiamy. Power. O! Jeszcze będzie elektrozawór do wymiany? Czy on na początku spuszcza tędy wodę? Nie. To jest zdrajca, który często tu nie działa. No dobra, co tam piszecie, bo ekspres się sam będzie odkamieniał. O, i to ktoś pytał na początku, że ta para leci przed spienianiem do wewnątrz ekspresu. To ona leci tym wężykiem, nie będę teraz dotykał, bo on jest pod prądem, żeby nie zrobił zwarcia. Od zaworu spustowego tym wężykiem w tackę tam z tyłu. To jest właśnie to parowanie. No, które widzisz przed spienianiem i po. Kofi doktor, Arkadiusz, nieraz się zastanawiam, czy przy chlapiącej gorącej wodzie nie powinieneś mieć ochrony na twarz, coś typu przyłbica z plastiku. O, człowieku, w moich oczach już był odkamieniacz, wszystko gorący. Jeszcze coś widzę. Powinienem to mieć, ale... To nie jest aż taki wrzątek, pamiętaj, z ekspresu, żeby parzył. Jaką masz metodę na przekręcony gwint dla śrubki od palca w latego? Wkleić. Tylko i wyłącznie albo wymiana obudowy. Dasus. Grubszy wkręt. Albo naklej. No tam nie ma innej metody. No tam tylko raz się to da zepsuć. Mietek liczy pieniążki z live. To niech tam dla mnie odłoży, jak jutro tam wpadnę. Przekaż mu, Mietek. Ryszard Merker, witaj. Wylewka ma tylko input, brak output. Nie rozumiem. Grzesiek, przykład. Mam stary okap, części brak do niego, ale działa. No to się go drutuje, bo połowa ścieżek na włącznikach już odpadła. Ostatnio wcale się nie chciał włączyć, wyjąłem silnik, wyczyściłem. No. Są takie rzeczy, które warto ratować. No, mimo, że nie ma części, można je podrutować. Boże, jaką ja mam fryzurę, muszę iść do fryzjera. Artur Kuku, dają w F1, że próbują. Tak, właśnie. No smarowałem działa jak nowy szok. No, no Grzesiek, to co powiedziałem przed chwilą. Jest e-formuła.
Jak rozebrali ten silnik elektryczny, to zastanawiali się, co w nim kosztuje 70 tysięcy. Technologia, Janek, technologia. Młode pokolenie, Grzesiek pisze, ma dwie lewe ręce. No niestety w dużej mierze ja widzę, że to prawda. Chciałbym, żeby było inaczej, ale teraz jest pokolenie Google'a. Słuchajcie, sam się na tym łapię czasami, że siedzę przed telewizorem, jakiś aktor, wszystko jedno, kto to jest i od razu za telefon. I ostatnio sobie robię taki trening, że łapię oczywiście odruchowo za telefon, żeby wujka Google zapytać. A mówię, nie, no pomyśl chwilę, rusz tym łbem, bo to ogłupia. Słuchajcie, jak macie natychmiastowy dostęp do informacji, to was ogłupia. A młodzież, bo ja jestem 79 rocznik, więc ja się... Jestem tym pokoleniem, które urodziło się bez komputerów. Komputery wchodziły dopiero jak miałem 7 lat, miałem ZX Spectrum. I cały ten pęd technologiczny od 386, 486, Pentium, komórki, do tego co mamy dzisiaj, jakby moje pokolenie, ludzie w podobnym wieku do mnie pamiętają, jak tego nie było i jak to jest rozwinięte i my to jeszcze ogarniamy, tak? No bo starsi ludzie w dużej mierze, nie mówię, że jest to regułą, nie ogarniają tych nowoczesnych technologii, a my pamiętamy czasy, kiedy tych technologii nie było i lataliśmy z kijkiem jako pistoletem po drzewach i się szczalaliśmy z kumplami, do tego, że teraz mamy smartfony w kieszeniach. Ale młodzież, taka powiedzmy teraz po 10-15 lat, oni są wychowani na Google'u. I to widać. Do dziś, Grzesiek, czytam twój komentarz, sam nie zrobię, a w serwisie powiedzą, że się nie opłaca naprawiać. Ja do dziś dnia bardzo często naprawiam ekspresy, gdzie klient był w innym serwisie i powiedzieli mu, że się nie opłaca. Ostatnio robiłem DeLonghi kolegi, zerwała się winda w ogóle, zerwała się ta śruba na windzie, wind się zerwał i jakiś tam serwis mu powiedział, nie warto, wyrzuć to śmiecie, 450 zł zapłacił, po znajomości wiadomo, taniej, działa, wymieniłem mu windę po prostu, więc... Jasne, zawsze można powiedzieć, że się nie opłaca. Stojąc klasyka rurku, kto upierdolił ten panel, tak. Dokładnie, Grzesiek. Jak ktoś ma czas i lubi sobie szperać po serwisach ogłoszeniowych, to można z pierdołowatą usterką za pół darmo kupić sprzęt i sobie naprawić. Tak robił Łukasz z naszej grupy z tymi. Właśnie z takimi Latte Go. Dawno go zresztą nie widziałem na grupie. Daniel Goczyca, żeby nie jutro w robocie będę, to sam wybrałbym się do WF odwiedziny. No ja jutro jadę, twardo. Wczoraj zrobiłem przegląd samochodu, bo się kapnąłem, że do dziś mam. A teraz w ogóle półtora klocka kary jest, słyszeliście? Półtora klocka kary jest za to, że nie zrobicie przeglądu. To się dowiedziałem wczoraj od diagnosty. A ja byłem przekonany, że mam do 25 lipca i wczoraj coś mnie tak tknęło, spojrzałem w dowód rejestracji. No kurna, do 21. Czekajcie, odbiorę, bo to już trzeci raz ktoś dzwoni. Posłuchajcie, teleporada, część druga. Halo, dzień dobry. Witam. A jaki to był ekspres? Znaczy 21 lipca czy czerwca? Jak pan oddawał 21 lipca, to dzisiaj jest 21 lipca. No właśnie. Niwona. 21 czerwca. Mamy następną w kolejce. Stoi mi przy nodze. W poniedziałek dam znać. No, jeszcze chwila cierpliwości. Dziękuję, do widzenia. Mam tak zawsze, że jak mam jakiś ekspres następny w kolejce, to zawsze klient do niego dzwoni zapytać i stoi tu rzeczywiście następny w kolejce. Taka technologia, jak powstał się po 300 tysiącach, a wada oczywista, zbyt słabe uszczelnienie chłodzenia. No ja się śmieję, Janek, no. Arkadiusz, no to jesteś z epoki, gdzie po wiedzę latało się do biblioteki, 12-tomowa, czytelnia, wypożyczenie, kurna, no to oczywiście, że jestem z tej epoki. Z epoki dinozaurów dla niektórych. Artur, dzieciaki w tej chwili uważają, że nie ma co się uczyć na pamięć, bo cała wiedza jest w telefonie. Artur, po części to jest prawda, że cała wiedza jest w telefonie, tylko problem z tą wiedzą i z nastolatkami obecnymi jest taki, że oni mają bardzo duży problem z odfiltrowaniem prawdy od
pierdół, jakie są w internecie wypisane, a jak wszyscy pewnie wiecie, w internecie jest prawda objawiona. Po bibliotekach zawiedzą się łaziło. No i wtedy człowiek się zapamiętał, jak musiałeś zrobić wycieczkę, zapisać się do czytelni, przytargać to wielkie tomisko, wyczytać. Następnego dnia cię musiała pani nauczycielka z tego odpytać. To się siłą rzeczy coś zapamiętywało, nawet jak ktoś nie chciał. Słuchajcie, jak się robiło, nie wiem czy pamiętacie, jak się robiło bryki, ściągi na jakieś klasówki czy coś, to bardzo często robiąc tą ściągę taką drobniutką, pamiętacie, takie paseczki się robiło do rękawa, to człowiek się nauczył tego, co na tej ściągze robił, dzięki temu, że robił tą ściągę. Teraz młodzież czeka na gotowe, nic sami nie poszukają, aby jakiś problem rozwiązać. No, niestety Grzegorz, tak jest, Daniel. Oczywiście te czasy, kiedy nie było tego wszystkiego, tak. Karol, dziś młodzież szuka w internecie, jak parówkę gotować. No tak, no niestety. Kiedyś jeden dzień zapomniałem, ale jeszcze karnie było. Się w ogóle wszystko pozmieniało, nawet ostatnio bardzo lubię oglądać wywiady z Draganem, z tym fizykiem teoretycznym. Ja w ogóle zajawkę mam teraz na fizykę kwantową, w ogóle przeczytałem jego książkę i jakby mnie tak uczono fizyki lata temu, to ja bym kochał fizyka, ja nienawidziłem fizyki. I oglądałem z nim wywiad i on, tak jak właśnie kiedyś były czasy, mówił, ja miałem 8 lat, jeździłem autobusem do szkoły. Wyobraźcie sobie teraz 8-latka samego w autobusie. Przecież to policja od razu by przyjechała. A ja jak miałem 6 lat, chodziłem sam do szkoły. Fakt, że miałem blisko. Z koleżanką jeszcze taką Olgą pamiętam. I to były zupełnie inne czasy. Teraz. A i też jak się przeskrobało, jak ojciec w dupę przyrżnął, to człowiek respektu nabierał w sekundę. Nie było tak? Było. A teraz? Dzieciaki straszą nauczycieli sądem i policją. Pojebane czasy, no. Akurat mam znajomych nauczycieli, paru. Współczuję. Wszystkim, jeśli jest tu jakiś nauczyciel, to wam współczuję szczerze, bo po prostu wszystko do góry nogami. Świat jest na głowie postawiony w tej chwili. Artur, mam 13-latka, wiem o czym mówisz. No słuchajcie, no czy wiadomo, no technologia ma nam ułatwiać życie, tylko trzeba z niej korzystać z głową, a dzieciaki nie korzystają z niej z głową, bo organ nieużywany zanika, tak? Tak się mówi. No jak nie będzie się używać mózgu, to się nie będzie używać mózgu, no. Łukasz, czy nie jest tak, że teraz ludzie wszystko, co się zepsuje, to wolą wyrzucić i kupić nowe? Nie chodzi tylko o ekspresy, ale też o telefony, konsole, laptopy. Zmienia się to, wiesz, Łukasz? Moim zdaniem się to powoli zmienia. Tym bardziej, że coraz nowsze sprzęty są coraz tandetniejsze. I ja na przykład po ekspresach, no tu się mogę wypowiadać, bo w tym siedzę, widzę, że ludzie zaczynają doceniać to, że naprawiać. I jutrzejszy film będzie właśnie o tym. Fajnie się zgrało z tą współpracą z firmą Nord, bo oni właśnie ten portal jeszcze raz wam pokażę. Nie było to z nimi umówione, ale oni taki portal stworzyli, naprawiaj i nie wyrzucaj. Zaraz wam rzucę link. Jak tylko mi myszka zacznie działać. Bo to jest fajna inicjatywa. Ja wiem, że teraz możecie mnie posądzać, że to współpraca, ale mnie oni do współpracy nie musieli namawiać, tak jak mówiłem, bo ja ich znam od lat. Zerknijcie sobie, bo wszyscy tam możecie brać udział w tym portalu. A inicjatywa jest naprawdę fajna i to jest właśnie po części odpowiedź na twoje pytanie, które już mi oczywiście uciekło. Czy Łukasz cię pichał? Ludzie zaczynają doceniać, że jak się naprawi stary sprzęt, to on jeszcze pochodzi. No wiadomo, to zawsze też chodzi o kasę. Ktoś jedzie, ale to chyba nie do mnie. Na TikToku wszystko jest, dokładnie. Działalność serwisowa jest opłacalna w dzisiejszych czasach. Łukasz, ja znam serwisy, które zatrudniały ludzi i oni się pozamykali. I to nie tylko mówię o serwisach ekspresów. Natomiast ja jestem sam i no, nie robiłbym tego, gdyby to było nieopłacalne. Poszedłbym na etat. Zresztą dużo ludzi tak robi. Wczoraj byłem na przeglądzie, tak jak wspominałem, samochodu, tym takim państwowym, obowiązkowym. I tam wisiała taka wywieszka, że od 2004 roku przegląd auta kosztuje 98 zł. Taki jest protest tych wszystkich diagnostów i ja ich rozumiem. 98 zł od 2004 roku mają tą samą stawkę za przegląd auta. 7 na ile? 19 lat cena się nie zmieniła. No,
Uważacie, że to fair? Jasne, my chcemy płacić jak najmniej za ten obowiązkowy przegląd, to jest oczywiste, ale... Prąd zdrożał. Oni muszą w Urzędzie Dozoru Technicznego wszystkie te maszyny co roku stemplować. Masakra. Linijka się spotykała z dłonią. O, ja nigdy nie byłem grzeczny. Ani w podstawówce, ani w liceum. No na studiach to już byłem dorosły, to sam odpowiadałem za swoje czyny. Ale w podstawówce linijka często widywała się z moją dłonią. Tutaj nawiązuję do tego, co napisał Grzesiek. Daniel, pamiętamy ściągi i nieraz się robiło i autobusem sam jeździłem do szkoły od drugiej klasy podstawówki. No a pomyśl, Daniel, w dzisiejszych czasach. Niemożliwe. Panowie, nie tylko młodych popierniczyło. Do mojej żony jest lekarzem, przychodzą ludzie z gotową diagnozą z Google'a i od niej chcą tylko recepty. Mario, w ogóle mnie to nie dziwi. Tylko potem lekarza podadzą do sądu, że im wypisał złą receptę i to jest właśnie burdel w dzisiejszych czasach. A teraz, Grzesiek, a teraz nauczyciel jakby linijką po ręku strzelił, to by już nie pracował. No to co powiedziałem, dzieci straszą policją nauczycieli, no. Grzesiek, dobra współpraca nie jest zła. No, fajnie, że jest. To się w kanały, mi pomoże kanał wypromować, mam nadzieję. Super. Teraz młodzież ogląda głupie filmiki na TikToku, żadnej wiedzy merytorycznej tam nie ma, a młodzież jest tym zafascynowana. Ja to jak wszedłem kiedyś na TikToka, to nawet nie wiem, kiedy mi 2 godziny zleciało, a takie głupoty tam są. Są też fajne treści na TikToku, ale... Ale właśnie. Długo ty jeszcze, chłopaku? Kończy się odkamieniać. Która godzina? Za 22. Widzisz w odbiciu komputera, Daniel? Tu, gdzieś, widziałeś? To taksówka podjechała. Uber. Arkadiusz, zrobisz kiedyś jakiś wspólny stream z Wielkim Elektronikiem, na przykład WE naprawia Latego? Ciekawy stream mógłby być. Nie mówię nie. Trzeba by Wielkiego zapytać. Czemu nie? Pomyślimy. Nie wiem, czy się zgodzi, bo wiecie, on to jest YouTuber przez duże J. A ja jestem YouTuberek na razie. Przy nim. Ściągi 3 metry na dziubdziane maczkiem, połowę się zapamiętało samym ich pisaniem. Dokładnie, Grzesiek. Dzieci to nawet rodziców już straszą policją. Słyszałem o takich przypadkach. Dobra, przekręcę go. Dlatego przekręcę go, bo on zaraz skończy, będziemy go płukać. Daniel, często widzę, jak rodzice podwożą młodzież 14-16 lat do szkoły i odbierają, chociaż mają blisko. Takie czasy, no. Jest też zagrożeń zdecydowanie więcej, przynajmniej więcej się o nich mówi i słyszy, nie? TikTok nie wymaga myślenia, to symbol naszych czasów. No tak, przyjmujesz to, co widzisz i tyle. 62 ludziów. Ładnie się pracuje. Ja to pracuję. Karol, w średniej szkole na lekcji historii nie tylko, jak ktoś klikał długopisem, to leciał ten długopis przez okno z drugiego piętra. Ja pamiętam, ja wychowawczynię w liceum, w podstawówce miałem matematyczkę i sala matematyczna była na drugim piętrze w szkole. I pamiętam taką akcję, jak ja coś rozrabiałem jak zwykle i mi wyrzuciła plecak z drugiego piętra i przeleć się, to się uspokoić. Tak było. I jakoś wszyscy żyjemy. I nie ujęło nam to. Dobra, czekajcie. Zmiana wody. Rozlał na podłogę. Zdolniacha. To płuczemy gościa. Co tam u was? Co piszecie? Oj, tam piątek jest, dostaw, brak, czas zleci do 15. No, szkoda tylko, że ekspresów ode mnie ludzie gotowych nie odbierają, bo... Pieniążki potrzebne na weekend. Przetrzyj ten panel, dlatego uborazi w oczy, ale to Arkadiusz klient taki przyniósł.
tak to działa. Ja go nie pobrudziłem. No ale dobra, rzeczywiście jest utytłany. Mam nadzieję, że nic nie wyłączę. Nie mogę wciskać. Tenzi? As you wish, Arkadiusz, jak to mówią. W Małopolsce. Presz. Pięknie nie będzie, bo on jest porysowany, ale jest lepiej. Jeszcze go tak pod innym kątem postawię, żeby się to światło tak nie odbijało. Proszę uprzejmie. Nam nauczycielka z matmy tłumaczyła po włosku, jak ktoś nie rozumiał po polsku, czyli wykręcała włosy na głowie, ale była bardzo dobra matematyczką. No, nie za pejsy było w podstawówce szarpanie. Było paru sadystów, to też wiecie, no. Też nie do przesady. U nas Dyrka miała ksywkę żyleta lub pstryczka. Wstrykała suchymi palcami w ucho. To pół dnia czerwone było, też przerabiałem. Karol, to pisanie po 1000 razy... 500 razy, po 2000 razy to norma była. Arkadiusz, no nie, no bez przesady, no przetarcie panelu to nie jest jakiś problem. Dodatkowa opłata to jest jak ten słynny ekspres, który gdzieś tam był już 2 miesiące temu, z półtora. Co muchy łapałem z niego. To wtedy tak. Lux Malena? Błyszczy się jak psu cojones. A jeszcze go nie mogłem dociskać, bo żeby nic nie wcisnąć, ale teraz jak skończył, to mu zrobimy polerkę na wysoki połysk. I tu Tenzi się sprawdza naprawdę. Ach, kurna. No porysowany jest, no. Niestety. O, teraz ładnie widać. Ej, znam się pod siebie. Chyba pęknięty jest ten zawór, wiecie? No co ty odstawiłeś, Heniu? Chyba jednak ten zawór wody jest pęknięty, bo... No zróbmy kawę. Ale... Wymieniłem uszczelki. Czyli będzie zawór do wymiany. No co zrobisz? Grzesiek, lekka polerka, to już nie, ja się nie bawię w takie rzeczy. Niech sobie poleruje klient. No, to jest ten piano black, tak? Drapie się od patrzenia samego. Właśnie, Daniel, po czym poznajesz, że kobieta go używa? Nie, patrzcie, teraz niby kawa leci. Na chlapie. Ja też jestem, Daniel, ciekawy, po czym poznajesz, że kobieta go używa. No zobaczmy, czy teraz puści wodę, czy się zleje do środka. A, coś mu chyba nie poszło. Do sprawdzenia. No i co? Gotowe. Trzeba go jeszcze posprawdzać, trzeba rozebrać zaparzacz, umyć. Teraz czy ty się przepłuczesz, gnomie? Głębokie zarysowanie od paznokci hybrydowych. A no powiem ci! Kurna, ty dobry detektyw jesteś, Daniel. Bo rzeczywiście, tu nie ma rys, no bo tu się dotyka przycisków, które są zmatowione, nie?
ale tu przy powerze, gdzie jak dotykasz, to pazurek idzie w górę, no widać. Ale tutaj te rysy to też widzicie, no to, no to od samego przecierania to widać, tak? Masakryczne są takie panele. Ja miałem taki telewizor kiedyś, też Piano Black, to popatrzyłem na niego i się porysował. Halo. Mario, dobre. No i co? Jedziesz. Dokładnie, Artur. W PS5 to lepiej w ogóle tego nie przecierać. Co to był za dźwięk? No działa, jakąś zamułkę chyba złapał. Poprawić jeszcze czyszczenie tej wylewki, chociaż już się tutaj widzę nie napełnia. Wymyć zaparzacz, a jeszcze sprawdzimy, słuchajcie. No nie jest ona jeszcze czysta. Sprawdzimy, czy spieni więcej niż raz. Bo to też nie jest takie oczywiste. Tylko on nie ma samej opcji mleka. Dobra, puśćmy, bo to muszę mu znowu kawy dosypać. Cappuccino. No i zobaczmy, czy pójdzie w power. Na razie spuszcza właśnie w tackę. Ja zaraz dotknę prądu, to się zaświecę. Teraz przepuszcza zaworem wodę, ale to jest normalne, bo się buduje ciśnienie. I jak to ma nie działać, to jak się nagrzeje elektrozawór, to już drugiego mleka nie spieni. Czołem, Saudi, czołem. Czołem, łokciem, czołem. Odpuścił ptackę. To teraz kawa. Z banka nie dostałem z tym ekspresem, żeby sprawdzić, więc... No, Arkadiusz, dokładnie. Wie pan co? 450 zł i drugie 450, bo tutaj nad pana ekspresem się 70 osób pochyliło. Konsylium. Konsylium ekspertów na czacie, na streamie, na live'ie. Co mi tu wibruje znowu? Znowu ktoś do mnie dzwonił. Matko, co tu się dzieje? To już dawno. I nieprawda. No i to. I teraz jeżeli... Problem jest z elektrozaworem spustowym, to on teraz nie puści pary już tędy, tylko poleci wszystko w tackę. Przyszła akwarysta, przyszła kawa, więc w poniedziałek będę wysyłał. Zamknął się. Witam, Alicja, kawowy doktorek. It's me. Dywidenda dla czatu, dokładnie z kremiem. Witam wszystkich nowo przybyłych. A, widzicie? Elektrozawór do wymiany. Nie będzie 450 zł. Zaraz się spienia mleko. Jakby ktoś nie wiedział, to właśnie się spienia mleko. Tędy. Do wymiany elektrozawór spustowy, którego ja nie mam. No nie mam. Nie kłamał. Nie mam. Muszę zamówić. Tak wygląda awaria elektrozaworu spustowego. Nagrzeje się, już się nie domyka. Żeby to jeszcze potwierdzić, zróbmy to jeszcze raz. No to tutaj będzie cena. Czyszczenie wylewki, przegląd, jeszcze wymiana wszystkich uszczelek, wysypka młynka. I elektrozawór spustowy, żeby was nie skłamać, zaraz wam powiem, bo często o to pytacie, ile kosztuje elektrozawór spustowy. Już się loguję.
elektrozawór Philips. Puśćmy mu jeszcze raz cappuccino, ale to raczej mu już nie pomoże, bo zobaczymy, czy para... Ach, woda się skończyła, to za chwilę. Elektrozawór spustowy Philips. Zaraz wam nawet pokażę, który to jest. No. Dodaj przechwytywanie okna. Okej. Okej. No i macie tutaj pięknie. Ten elektrozawór jest do wymiany. To jest jego cena na Nord.pl. Przyjrzyjcie się, ja jeszcze przyniosę wody. Czyli 2,5 stówki dochodzi do tej naprawy. I to jest taka bardzo popularny zestaw usterek. Bardzo popularny zestaw usterek w tych ekspresach, które już mają automatyczne spienianie. Tanio już było. Odpali tym razem. No i ponownie mamy ten efekt. Wszystko idzie tym wężykiem z zaworu spustowego. Nie domyka się. Nie ma go tu już co męczyć. Ja muszę napisać do klienta, że cena uległa zmianie. I to jest właśnie taki moment, słuchajcie, gdzie ja mam czata, zniknął mi. To jest taki moment, że teraz klient może zrezygnować z naprawy. Matko, ile tu wody? Co tu się dzieje? Pewnie się tacka przepełniła. Dobra. Nie walczmy z nim dłużej. Czekajcie, zrobię tu trochę porządku. Bo mi tu już wszystko pływa. Zaraz do was wracam. Wyleję tylko z tej tacki, bo ja tu zaraz odpłynę. Z prądu go. Czekajcie, tylko sobie tu przetrę, bo masakra się tu dzieje. Przynajmniej blat umyję. Są plusy dodatnie, plusy ujemne, tak to się mówi. No i na tym kończymy na dzisiaj naprawę. Bo nie mam elektrozaworów. Muszę zamówić. Zresztą od razu sobie kliknę, żeby nie zapomnieć. Bo i tak mi się przyda jeden. Już do was tutaj wracam. Druga godzina. Kurna, jeszcze tu jest mowa. Co tam piszecie? 65 ludzi, 43 łapki. No właśnie, chociaż po jednej dajcie. Już nie mówię, że po dwie. O. Kawa, jak widzisz, bo ktoś pytał. Świeża dostawa. Żeby nie było. Data wypalania. 19 lipca. Więc świeżyzna. Wypalana kiedy? Przedwczoraj. No świeżutka. 4 kilo mi już zostało z dostawy. Także kto pierwszy, ten lepszy. 90 zł, słuchajcie, plus... To od razu wam powiem, bo często mnie o to pytacie. 90 zł to jest cena dla was, dla widzów, dla grupowiczów z Facebooka. I 16 zł paczkomat kosztuje. Taką mam stawkę u mojego agregatora przesyłek. Radosław. Cześć doktorku, chcę odkamienić ekspres i kiedyś mówiłeś, żeby woda w pojemniku była ciepła. Mniej więcej jaka temperatura, żeby chemia dobrze zadziałała? Gorąca, nie parząca, czyli na mocno ciepła, ale taka, w którą możesz włożyć rękę. Ktoś do mnie podjechał, będziemy robić przerwę jeszcze. Wreszcie ktoś... O, idzie klient, poczekajcie, zaraz do was wracam.
Jestem. Ha, dobre, dobre, słuchajcie, ja wczoraj u diagnosty zostawiłem stówkę, a dzisiaj u mnie diagnosta zostawił stówkę, bo kupił od kamienia ci tabletki czyszczące. I biznes się kręci, nie? Grzesiek, który to rok 2020, a pierdziele, weź nowy ekspres kupuj. No słuchajcie, tak żeby wam zobrazować. Przegląd takiego ekspresu z wymianą tych uszczelek, ta końcówka wygląda dobrze, z wyczyszczeniem elektrozaworów, co będę robił, ale to już nie na live, z wyczyszczeniem wylewki, z doklejeniem wysypki nowej, plus elektrozawór. Siedemstów. 6,5-700. Muszę to policzyć jeszcze dokładnie. Takie będą koszty. Ekspres 2,5 roku. Latego najprostszy. Najprostszy z tym automatycznym spienianiem. No widzicie, no siedzę tu przy nim od 12. 2 godziny roboty. Jeszcze nie koniec. Bo potem to wszystko trzeba jeszcze raz posprawdzać. Co tam piszecie? 150 zł około taki zawór. No masz cenę, przecież pokazywałem. 234 zł. No właśnie, Łukasz, ja nie kupuję na ale drogo. Ja muszę kupować w oficjalnych źródłach, gdzie mam pewność, że to nie jest albo używka czyszczona, albo jakiś regenerowany. No niestety. Artur, to już chyba lepiej kupić 4-5-letni i zrobić kompletny przegląd. No tak, Artur, tylko nigdy nie wiesz, co kupujesz. To jest ten ból. O tym też będę jutro na filmie mówił, że ja... Bardzo. Teraz się nie trafiają, bo to by były fajne pomysły na filmy, ale jak się tylko trafi, to ja wam pokażę. Takie kupione, używane ekspresy. Ja oczywiście nie twierdzę, że wszystkie to jest pic na wodę fotomontaż, ale miałem 5 czy 6 tutaj przez ostatnie lata takich przypadków, że takie muki tam są w tych ekspresach, wręcz o kryminał się rozbijające. Jakieś polutowane zabezpieczenia na krótkotermiczne, żeby przewodziło prąd. Nieważne, że już nie wyłączy grzałki, jak się przegrzeje. Artur, nie wiem, czy coś jeszcze na warsztat, bo godzina to nie jest dużo. Ja muszę trochę wcześniej skończyć, żeby tu poczyścić, pozamykać, podkurzać, powyrzucać, wygonić dziewczyny. Jeśli klient odmawia naprawy, to często ekspres zostaje u ciebie? Bardzo często. Ale to bardziej się rozchodzi o to, że jak jest złom, to klient się już nie odzywa do mnie. Nie chce, bo musiałby to wywieźć. Czasami w uzgodnieniu z klientem, żeby on się pozbył problemu, bo co w takim ekspresie, na przykład gdyby ten się okazał niewarty naprawy, mi się może przydać. Tacka, ten pływak, no panel wiadomo, ale to akurat rzadko taki ekspres zostaje. Generalnie plastiki. Mnie takie rzeczy używane do niczego nie są potrzebne, bo to jest za duże ryzyko reklamacji. No. Wymienię taką używaną złączkę, a ona za tydzień pęknie. Nie wkładam używanych części. Czasami na wyraźną prośbę miałem takie przypadki jakiejś starszej osoby, której się spalił młynek. Wkładałem używany silnik za jakieś tam pół darmo, umawiałem się, ale to było wyraźnie zaznaczane, że to jest część używana. Nie pcha się używanych części do napraw, bo to wiele na tym nie zyskasz kasy, a robisz sobie problem, potem się zepsuje, trzeba to rozkręcać, reklamacja, no to nie ma sensu. Akwarysta, napisałem maila, dobra, później zerknę. Grzesiek, kurde, moja koleżanka wkłada ręce w 100 stopni i jej nie parzyła. No, 50 stopni max, tak bym powiedział, Grzesiek, bo to już jest parząca woda. Olga, patent na zmienianie mleka bez marnowania kawy w latte go jest taki, że włącza się cappuccino, ale nie z kawy ziarnistej. To wiem, Olga, znam ten patent, że można sobie wybrać kawę mieloną tutaj przyciskiem, to pokażę wam. Znaczy nie będę go już włączał, ale... Jak chcecie sobie samo mleko zrobić, no tylko to też nie można było zrobić tego przyciskiem, Olga, tylko trzeba jak zwykle... Saeco Philips słynie z tego, że trzeba tak czyścić tabletką naokoło, na patencie. Mleko też trzeba spieniać na patencie. Wybieracie sobie tutaj kawę mieloną, cappuccino, odpalacie, on na początku spienia mleko, jak skończy spieniać mleko, przerywacie mu. Tak, to ten patent, Olga, tak, znam. Dzięki, Łukasz. Mega wiedza i umiejętności. No, coś tam lepiej, no. Dziękuję bardzo, dziękuję. Pozdrawiam, Łukaszce. Zresztą odkamiasz chłodniejszy plus straty po wlaniu do pojemnika i będzie akurat. Daniel go czyta. Grzesiek Topik, nie sądzę, że woda miała 100 stopni, skoro mogła włożyć ręce do ukropu gotującego. No chyba, że ma Daniel teflonowe ręce. Archie, mam pytanie odnośnie ustawienia pokrętła grubości mielenia kawy po założeniu pokrywy górnej przy skręcaniu jej. Jak ustawić pokrętło w stosunku do tej białej linii na młynku? Zawsze sobie ustaw pokrętło na środek. Wyreguluj sobie młynek. O tym będzie live w poniedziałek o 18, jak się nic nie wydarzy. I jak składasz... To, tu masz znacznik, nie? Widać to, czy nie widać?
Może trochę ISO do góry. O, tu masz znacznik, ustaw sobie to pokrętło tak, żeby było mniej więcej po środku regulacji. O, ja zawsze tak ustawiam, mniej więcej. No i tak składasz. To jakby młynek jak młynek sobie możesz teraz wyregulować, ale to tak jak mówię, zrobimy o tym live w poniedziałek, będziemy się bawić młynkiem. I to pokrętło zawsze na środku, żebyś potem po złożeniu miał jakby pełen zakres regulacji w obie strony. Tak uważam. Ale zapraszam, Marci, w poniedziałek jeszcze to potwierdzę oczywiście, ale pewnie 18, może 17, będę się raczej starał o 18. Tam się będziemy bawić regulacją, będziemy oglądać fusy. Chcę wam to pokazać, bo coraz częściej o to pytacie. Kobita ze Śląska, azbestowe ręce. No jo. A, o tym, akwarysta, napisałeś maila. Kawa zielona dla mnie, zamówienie na maila złożone. Ja ci jak skończę live'a odpiszę z numerem konta do przelewu dane. Chyba, że ci od razu odpiszę. Sprawdzę, czy mail dotarł. Mam, Konrad, mam. A już ci wysyłam, poczekaj, bo to... Poczekajcie wszyscy, bo potem zapomnę. Ctrl C. Odpowiedz. Ctrl V. Mówisz i masz, słuchaj, u mnie to jest moment. Także akwarysta domowy, masz na mailu wszystko. Jak czytam, dźwiękolubny, jak czytam takie komentarze, jak pisze Topik, to czuję się zażenowany przed monitorem. A o co ci chodzi? Nie rozumiem. To znaczy, ja nie chcę się mądrzyć, Grzesiek, i tutaj jak piszecie o tym parzeniu, ale ja znam kucharkę, która naprawdę potrafi do gorących rzeczy włożyć ręce, bo skóra się odparnia. No czy to było 100 stopni, to... Tego nie wiem, nie chcę się mądrzyć, słuchajcie, ale da się ręce włożyć do wrzątku. Jak ktoś się parzy całe życie, to mu te łapy się przyzwyczają, tak? Mi się wydaje. Mam pytanie o nowy, dlatego warto czy szukać czegoś innego? Obejrzyj sobie Piotr Life od początku, będziesz wiedział. Ten ekspres, tak w skrócie, jest z 2020 roku, jeszcze z niego płynie. O ile klient się zgodzi, już ci pokazuję datę tutaj, Piotr, dla ciebie specjalnie. 28 września 2020 to jest data produkcji pompy. Czyli ten ekspres jest na pewno trochę młodszy. Moglibyśmy jeszcze się pokusić o sprawdzenie. Nie, nie będę wyciągał teraz przepływomierza. Czyli ten ekspres ma 2 lata. 3 lata, niecałe. 2,5 powiedzmy. Nawet chyba nie. Około 600-700 zł właśnie będzie kosztowało, jeśli klient się zgodzi, doprowadzenie go do stanu używalności. Masz odpowiedź. Nie wiem, ile ten model nowy kosztuje, ale zobaczmy. EP, ile ja mówiłem? 2231. EP 2231. Sprawdźmy. EP 2231. 1900 zł ten ekspres kosztuje. 1850 można znaleźć. Powiedzmy 1850. No to musisz się liczyć z tym, że po 3 latach musisz 700 do niego dołożyć. Odpowiedz sobie na zadane pytanie sam, Piotrze. Nie ogryzaj paznokci. Będę. Ja mam zawsze kawę pod paznokciami. Muszę. W technikum mieliśmy faceta od elektroniki, który wczesne 220 V sprawdzał dwoma palcami. Takie miał skorodowane. Ja bardzo często niechcący, Artur, sprawdzam 230 obecne czy 40 V palcami. W zeszłym tygodniu mnie ze 2 razy pykło. Za Eco Moltio czy naprawiać? Moltio, Moltio. No słuchaj, to wszystko zależy, Piotr, w jakim jest stanie ten za Eco Moltio. Trzeba to wycenić, trzeba to obejrzeć, bo to z zewnątrz ekspres może wyglądać dobrze. Natomiast ja generalnie, zgodnie z zasadą tutaj partnera kanału, namawiam ludzi do napraw starszych ekspresów, bo to są porządne sprzęty. Słuchajcie, w zeszłym miesiącu naprawiłem ze 3 jury takie 20-letnie F50. Naprawiłem, to pewnie widzieliście też na filmie, starego Siemensa Surpresso, czy to był Bosch Benvenuto, nie pamiętam. To będzie działać jeszcze lata, bo to są niezniszczalne sprzęty. To jest plastik fantastik. Czy ten się opłaca naprawić? Myślę, że tak. Myślę, że tak nie wracają. Wiecie, no tu wysypka już raczej nie pęknie, bo jest wzmocniona klejem. Ja jeszcze cały czas się zastanawiam, czy nie wymieniać tego elektrozaworu spustowego, wadliwego, bo ten się rzadko psuje. No on jest ślepy, tak? Czyli ma główkę zasłoniętą,
Ale czy tego? Ja wam go wyciągnę, pokażę. Poczekajcie. Poczekajcie, ja wam go pokażę, bo i tak jest do wyciągnięcia, i tak. Wyciągnijmy go. Gada. Rozsypał kawę, nic się nie stało. Kombinatorki. Kurna, wyłaś, no. Jeden. Drugi. I jeszcze dolny. A to może już go wyjmę. Gdzieś uszczelka spierdzieliła, dobra. To jest takie cudo. I on w tej chwili całą parę puszcza tędy do tej rurki. Nie domyka się, żeby puszczać tu. To cudo można wymienić, moim skromnym zdaniem, mam nadzieję, że mam, żeby wam pokazać, na elektrozawór od DeLonghi. Tylko elektrozawory od DeLonghi z kolei zaczynają bzyczeć. Ale rzadziej. No zobaczcie. To jest DeLonghi, to jest ten, który przed chwilą miałem. Nawet widzicie, firma cewki jest ta sama. Ja myślę, że dałoby się to przerobić. Oczywiście, żeby się dało. I wsadzić tutaj ten. Tylko pytanie, a widzicie, tylko problem polega na czym innym. Tu trzeba było cewki zamienić. Halo, cewko. No nie złapię ostrości, co za byk złap. Widzicie, to jest cewka stałoprądowa na 24 V. A w DeLonghi jest cewka zmiennoprądowa 230 V. Jakbym to teraz zamienił, to pewnie by się nic nie stało, nie zadziałało po prostu. Ale te cewki można przełożyć, słuchajcie. Bo rozmiar elektrozaworu jest identyczny, więc mogę po prostu zamienić cewki stronami. Po pierwsze, ten jest tańszy, dużo tańszy. A jeszcze zobaczmy, jak on, jeśli chodzi o parametry temperaturowe. Oryginalny jest 10 W, no ale tu moce to jakby nie mają znaczenia. Halo. Gdzie ta ostrość jest? O. Ten jest do 140 stopni i ten. Ten jest do 6,5 bara, czarny, czyli oryginalny. Ten jest do 3 bar. Myślę, że to by działało. Myślę, że to by, słuchajcie, działało. Ale wracając do pytania, czy warto go naprawiać? No słuchaj, to pytanie nie zawsze każdy klient musi zadać sobie sam. Nowy kosztuje 2000, naprawa kosztuje 700 zł, gdzie na przykład wadę wysypki poprawiliśmy. Ja bym naprawiał, ale to jest indywidualna decyzja. Dobra, co tam piszecie? Mamy 15 po drugiej. Arci, obejrzę w poniedziałek. Zapraszam, ja jeszcze potwierdzę na Facebooku, ale raczej ta transmisja będzie, jeśli nic mi nie wypadnie. Te Philipsy są tak skonstruowane, chyba żeby pod koniec gwarancji tuż po niej coś się w nich zepsuło. Łukasz, te Philipsy psują się też na gwarancji. Ja to wiem od klientów, ja nie jestem serwisem gwarancyjnym, ale wiem od klientów, że się psują też na gwarancji. Grzesiek, ale to jest niestety taka prawda, że jak coś ma być tanie, to gdzieś koszty trzeba ciąć, a Philips uwielbia ciąć koszty. To jest Chińczyk. To jest Chińczyk z prawami do marki Philipsa. Taką informację usłyszałem, wydaje mi się, że jest prawdziwa. Temperaturę cyny kierownik sprawdzał palcem i miał palca jeszcze. Serwis Info LTech SC. Cześć, podejrzewasz, że ten sam model oferowany w sklepie oficjalnym Philipsa będzie trwalszy niż sieciówek typu Media Expert, Allegro i TPM i 2 lata, na razie nic się nie dzieje. Pozdrawiam. To są te same, słuchaj, Serwis Info LTech. To są mity miejskie. To jest wszystko to samo z jednej chińskiej fabryki, więc to nie ma chyba znaczenia. No pudełka, no. Po prostu pudełka. Mam sprzęty Philipsa od 30-letnich po obecne. Jakoś się nie umywa. No kurna, to przecież... Nawet głupią szczoteczkę soniczną mam Philipsa, a podobno to jest nadal Philips Philips. Szczoteczki soniczne, tomografy, komputerowe rezonanse, czyli taka medyczna już bardzo aparatura. I ta szczoteczka jest naprawdę rewelacyjnie wykonana. Pokaz slajdów ktoś mi napisał. Co się dzieje? A, okej. Dobra. Coś mi się dziwnego wyświetliło. Jakiś pokaz slajdów. Mówię, o co chodzi?
Rozumiem, akwarysta, że to ty do mnie napisałeś MMS-a. Co z innymi markami odnośnie psucia się nowych modeli ekspresów? Jura. Jura do mnie rzadko trafia, ale trafiają do mnie Jury takie zaraz po gwarancji ostatnio. Jedną wczoraj klient odebrał błąd 8, plus jakiś problem był z przepływem wody. Potem jak wyczyściłem zapaszacz, to on się spuszczał, powiem brzydko, w tackę non-stop. Po wymianie uszczelek w zaworze zwrotnym to wszystko wróciło do normy, a to był ekspres, który był chyba 5 albo 6 miesięcy po gwarancji. Ena 8. Generalnie ja mam teraz zasadę taką, że jak mnie klienci pytają o poradę, jaki ekspres kupić, to mówię, że ja się pod żadnym nie podpisuję. Wszystkie są awaryjne. Grzesiek. Problem niestety jest to, że po 10 latach części do AGD Philipsa nie ma. No i sprzęt często sprawny z małym defektem, jak na przykład podrapana powłoka teflonowa do wywalenia. No to tak bywa. Serwis Info Eltech. Co się kryje za oficjalnym modelem? Nie rozumiem serwis pytania. Czy te same modele mają inne oznaczenia? Nie. Przybliż coś trochę, bo nie wiem, o co chodzi. Dobrze, wszystko... Nie, słuchajcie, ja źle zrozumiałem, bo ja dostałem MMS-a i mi się tu wyświetliło pokaz slajdów, ale to telefon mi jakiś pokaz slajdów chciał pokazywać. Ja myślałem, że ktoś z was mi napisał SMS-a, że się rypie stream. Wszystko jest okej. Paweł Turek, a jaki to jest ekspres? Bo to jest ważne, ten twój kolbowy. Powiedz, napisz, jaki to jest ekspres. Lukas, nie wiem. Odpowiadając na twoje pytanie o ekspres Melita Varianza, podczas parzenia kawy słychać, jak weź się za powietrze oraz wyrzuca mokre fusy. To ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo może być gdzieś nieszczelność, może łapać powietrze, może być coś zapchane. Nie potrafię ci pomóc tak po objawach. Sage barista. Nie naprawiam sagę, ale co ty tu pisałeś o tym sagę? Czy warto robić przegląd? Przegląd jest zawsze warto robić, ale nie chcę się wymądrzać na temat ekspresów Sage, bo ich nie znam. Ja bardzo długo nie miałem dostępu do części, teraz ten dostęp mam, ale nie znam tych ekspresów i moim zdaniem jak wszystko działa i robisz rzeczywiście te backflusze to się mówi, bo czyścisz go tak jak jest to wszystko w instrukcji konserwacji, to jak nie ma żadnych niepokojących objawów. A o to ci chodzi, serwis InfoEltech. Ten sam główny model, a po ukośniku różne. To są chyba jakieś różne rewizje, ale czy to jest kwestia fabryki w Chinach, to nie wiem. Nie powiem ci. Ktoś do mnie idzie. Jakaś pani. Poczekajcie sekundę, zaraz do was wracam. Jeszcze na ostatnie tam paręnaście minut. Jestem, sorry,
ale to już chyba, chociaż w piątki tak lubią przed 15. Skup sprzedaż runa leśnego. Fajny klient. Klientka. A propos tych cyferek, to w Saeco jest to samo, wracając serwis Info Eltech do tego. Nie zgłębiałem, z czego to jest jakaś rewizja. Golą, mam ten sam ekspres, co właśnie naprawiasz, rok temu wymieniłem o-ringi, bo kawa się nie robiła, było około ok, a od miesiąca jak zrobię na przykład 6 kaw w godzinę, to znowu się zacina i nie leci z kranika. Ale nie leci z kranika w sensie z wylewki, czy nie leci z pieniacza? Bo nie wiem, co masz na myśli kranik mówiąc. To montownia. Witam. Czy jest opcja na filmik, na którym pokażę pan, jak dbacz o ekspres i jak często na podstawie na przykład EQ6? Ale to wszystko masz, słuchaj, to montownia w instrukcji. Tutaj ja nic, ja nie wymyślam koła na nowo. Jeśli raz na, generalnie zasada jest taka, raz na 3 lata ekspres powinien trafić, przynajmniej po pierwszych 3 latach ekspres powinien trafić na przegląd. Każdy automat. Wymienia się uszczelki, czyści się te elektrozawory manualnie, czyli manualnie czytaj. Odkręca się cewkę, tu jest akurat archaiczny, bardzo spinany na klipsie. Większość już jest teraz rozkręcana, trzeba wyciągnąć tą szynę tutaj, którą widzicie. Wtedy schodzi cała głowica elektrozaworu, to w środku się czyści, bo tam są zawsze osady. To jest wszystko w przeglądzie. Wszystkie te uszczelki się wymienia, reguluje się młynek, czyści się młynek. A cała reszta, jeśli chodzi o dbanie o ekspres, to wszystko macie w instrukcji do danego modelu. Tutaj nie ma co więcej wymyślać. Grzesiek, mam podobnie. Cały tydzień bywa spokój, nagle telefon, że z Katowic jedzie z blachą i nie wie, czy na 15 dojedzie. No tak. Hobbystycznie dla relaksu kupuję używane, uszkodzone, dlatego do naprawy i mogę potwierdzić to, co mówi doktor. Właśnie mam na stole taką minę. Dasus. No. Już trzeci raz podchodzę do naprawy, bo co podziała dzień lub dwa, kolejna usterka wyskakuje. Dla mnie dłubacza nawet fajnie, ale dla serwisu to tylko problem. No nie, bo wiesz co, dla mnie to jest nie tyle problem, bo ja generalnie jak dostaję taki ekspres, nawet jak ta wysypka jeszcze się trzyma, to ją wzmacniam. Ja tu już robię parę ruchów wyprzedzających zawsze. Zawsze robię parę ruchów wyprzedzających. No i szczerze? Jeden chyba wrócił do mnie dlatego, ale to się niefartownie złożyło, że się coś do wężyków dostało i się zapchał przepływomierz. A tak to od października, a w październiku, w listopadzie, w grudniu to ja je tłukłem jak hurtownik, jak rzeźnik hurtowy. Tłukłem jeden za drugim. Nie wracają. Nie wracają. Golomb, ale jak zaleję go gorącą wodą, to zaczyna znowu lecieć, w sensie do zbiorniczka jak wleje. Dziwnie się blokuje. Z wylewki nie leci. Może masz ten zawór cały do wymiany, a nie tylko uszczelki. No ciężko powiedzieć, ciężko wiecie, ciężko się wypowiadać tak zdalnie. Jednak to trzeba słyszeć ten ekspres, jak on pracuje. No to wszystko słuchajcie. Diagnoza polega na obejrzeniu ekspresu, tak? Słyszeliście tu ci, co byli, rozmowę moją z panem z Irlandii Północnej. No. Ciężko jest, wiecie, tak. Jezu, jaki tu jest burder. Ja mogę tylko zgadywać tak zdalnie. O, widzicie, ostał mi się jeden elektrozawór. Ale to jest ten. Ten, który się rzadko psuje, bo kiedyś przez pomyłkę zamówiłem. Ale to jest ten, o. Kiedyś się zepsuje, bo też się psują, co prawda, rzadziej. Będzie trochę tutaj porządku zrobię, to jest od tego. Bo ja już nie wiem, jak ja się nazywam. Chyba to nie w tej przegródce leżało. Halo. No, także tu mamy wymienione rzeczy. No, ale też spójrzcie, słuchajcie, bo to się tak mówi, wina ekspresu, dziadostwo. A spójrzcie na filtr. To jest z tego ekspresu. Jak myślicie, on ma 3 miesiące? Bo co 3 miesiące się maksymalnie powinno filtr wymieniać. No moim zdaniem to on jest od nowości włożony. Nie będę tego wąchał. Słabo to widać, lepiej to widać na żywo niż na kamerze. Ale jakbym jeszcze przybliżył, czekajcie, spróbuję z bliska złapać ostrość. O. O. Nie wyostrzy. No jest czarny, jest grzybami zarośnięty, no słuchajcie, jest w ogóle klejący się, no. Wszystko ma wpływ. Jeszcze to było wymienione.
wylewka rozebrana, nie będę jej na razie składał. No, co tam jeszcze pisz? Co cię, Daniel, ominęło? O, człowieku, całe show cię ominęło. Wróżenie z fusów, diagnoza na odległość. Dokładnie, Łukasz. Grzesiek, ludzie się nauczyli, że zdalnie może nawet lekarz zdiagnozować. To nie dziwne, że teraz taki trend. Znaczy, wiele rzeczy jest się w stanie stwierdzić zdalnie, tylko ja zawsze zaznaczam osobom, które do mnie dzwonią, że to jest wróżenie z fusów, że stuprocentowo pewną diagnozę zapraszam do serwisu, rozbierzemy, obejrzymy i wtedy postawimy diagnozę. Tak, Grzesiek. Największym zagrożeniem dla sprzętu jest jego użytkownik. To się zgadza. Dasus, sam oryginalny elektrozawór bez tego plastikowego rozdzielacza. Ale jak bez plastikowego rozdzielacza? W jakim sensie? To jest cewka. Weź mi to, Dasus. Wyjaśnij. Cewka. A cała reszta to jest elektrozawór. Ja poczekajcie, ja go rozbiorę. Jak mi się uda. To wam pokażę. Jedźmy wyżej, żebym ja mógł się tutaj na biurku operować. Mamy cewkę. To całe to jest elektrozawór. Żeby go rozebrać, trzeba ściągnąć to nieszczęsne. Bo widzicie? On jest zaczepiony tą wsówką. Teraz albo trzeba mieć ostre kombinetki, dobrze to złapać, właśnie, a ja już mam stępione kombinerki. Musicie poczekać, bo ja tego tak na wyciągniętych rękach, żeby wam pokazać, to nie zrobię. Dasus, nie wiem, o cały czas jakbyś mógł napisać, o co ci chodzi, sam oryginalny elektrozawór, bo... Kurde, no weź to teraz, człowieku, ściągnij. To jest tak archaiczna konstrukcja, te wsuwane elektrozawory. Czekajcie, coś ostrego. Gdzie ten szpikulec tu leżał? Już się gdzieś, kurna, wyprowadził. No i to taka jest zabawa. Widzicie, teraz są rozkręcane elektrozawory. Jest dużo prościej to robić. A tak to się można bawić. Dobra, chyba się uda. Albo i nie. Jeszcze inną szpatułkę potrzebuję. Płaską najlepiej. A, widzisz, cewka. Cewka to akurat jest z reguły nie problem. No chciałbym go rozebrać, ale nie mogę. Dobra, wiecie co, nie mam chyba już ochoty na to. Się tu włamał, to bym to odgiął, ale się nie włamie. O! Kurde, wskoczył. O! Chyba się uda. Patrzcie. Jezu, aż się spociłem. I teraz już śrubokrętem. Widzicie? Wyłazi. O, i tak się to rozbiera. Gdzie lecisz, chamie? Wyciągamy tą wsuwę. I
I teraz możemy sobie wyjąć elektrozawór. Tu wszystko wygląda dobrze, słuchajcie. Tu prawdopodobnie gdzieś jest problem, że on się tam w środku nie domyka. Tam jak zajrzymy, coś tam jest albo ukruszone, bo ten tłoczek wchodzi tu, w drugą stronę. I w momencie jak cewka dostaje prądu, to wciąga ten tłoczek do góry. A tak to on wraca i domyka tutaj ten otwór. Wymieniałem te głowice, wymieniałem te podstawy. Nie rokowało to. Więc wymienia się kompletny elektrozawór, który, jak już wam pokazywałem, kosztuje 234 zł brutto plus wysyłka. Czemu jest taki drogi, nie wiem. Gdzie elektrozawór dokładnie tej samej funkcjonalności, który wam pokazywałem, DeLonghi, kosztuje. Ja wam pokażę jeszcze, poczekajcie. Tu mamy otwarty, pokażę wam oba te elektrozawory. Czyli tak, tu sobie w norcie otworzymy ten. Nord. Zaraz wam pokażę. Tu mamy ten Saekowski, zaraz wam go pokażę. A zaraz obok sobie otworzymy DeLonghi, jak to mawiają. Duplikuj. O. I teraz już wam tutaj robię przechwytywanie okna i pokażę wam porównanie tych dwóch. Przechwytywanie okna. OK. Nie tego okna. Nie tego okna. O. Tu macie ten elektrozawór. Oryginalny, nazwijmy to Philipsa, jak widzicie. A teraz sobie zobaczcie. Przełączam na dokładnie z tą samą funkcjonalnością. Oczywiście ten jest na stały prąd, który teraz widzicie, plus 24 V DC. A tu macie 91,90 brutto z tą samą funkcjonalnością, tylko to jest na 230 V, więc trzeba by było cewki pozamieniać, tak? Skąd taka różnica? I tu jest, jak widzicie, kręcony. Jak się przyjrzycie tej białej podstawie, to ona jest do głowicy tej stalowej przykręcana na dwie śrubki. Jeszcze wam mogę widok zmienić. O, widzicie? Widać śrubkę jedną wkręcaną. Bardzo łatwo się go rozbiera, odkręcamy nakrętkę. Nie wiem, z czego to wynika, ale tak jest. Dobra, słuchajcie, powoli kończymy. Do za 15 pociągnijmy temat. Co tam piszecie, bo dawno nie czytałem. Najdziwniejsza awaria, jaką naprawiałeś? Mysz na grzałce. Tylko to był Siemens, ale zgadłeś. Zgadłeś, Paweł, blisko byłeś. To był Siemens Surpresso, gdzie grzałka jest tu, tak jak w Nivonach nowych i starych i w Siemensach. I tam się też górę otwiera najpierw i podnoszę, a tu tak na plusie i na minusie taka mysz zabita, bo to usterka była, że rano włączyli ekspres i zwarcie się zrobiło i wywaliło korki. Dzięki Skoczek, dziękuję, pozdrawiam. Dzięki za tipa. Także tak, to była najdziwniejsza usterka, bo się przestraszyłem aż, bo to taka wcale nie była mała myszunia. Smród z tego filtra nie ma co wąchać, Grzegorz, nie zamierzam. Bartek, co to za stolik? Janek, ale to pytasz o ten? Blat to jest od jakiegoś mojego biurka, natomiast stelaż cały kupiłem w Elzapie. Czyli sam stelaż z silnikiem, z wszystkimi elementami, tylko blat do niego przykręciłem. Elzap to Daniela tam chyba, Daniela, partnerem kanału jest Elzap, meble warsztatowe, meble biurowe. Całkiem się to sprawdza, no wiecie, to naprawdę wysoko potrafi pojechać. Dojadę tylko do pewnego momentu, bo przesunę aparat zaraz. I tak samo nisko potrafi. I to jest dla mnie mega wygoda, bo ja większość czasu pracowałem na stojąco, a teraz to biurko się do mnie dostosowuje, a nie ja się muszę dostosowywać do biurka.
Elektrozaworów większość da się rozebrać, Grzesiek. Grzesiek, wiadomo, że serwis nie będzie drutował, bo daje na to gwarancję. Dokładnie, ja to zawsze powtarzam. Ja w mojej Jurze Ena Micro 9, już wam nie raz mówiłem, mam poklejoną obudowę silnika Poxipolem, bo według sztuki należałoby wymienić cały silnik z obudową, który kosztuje około 500. A ja sobie pokleiłem Poxipolem i od 1,5 czy 2 lat działa. Ale klientowi bym tak nie zrobił, nie wziąłbym za to pieniędzy. Bo to równie dobrze mogło pieprznąć po 3 kawach, tak? Nie wiedziałem. To, że działa, super, ale to do domu, do siebie. Dokładnie, Grzesiek. Samemu w domu można sobie kombinować. Grzegorz, ale ja właśnie kombinuję, wiesz, żeby to zrobić tak, że zakładam tą cewkę na elektrozawór DeLonghi. Elektrozawór jest identyczny w środku. Fi się zgadza. Tylko po prostu cewki zamienić. Czyli jak tu mam tą 24-woltówkę, to zakładam tą. Ona tu wejdzie, 1:1. Znaczy źle mówię, no jak mam ten zawór DeLonghi, tak? Jakbym go tu włożył, to nie zadziała, bo tam jest cewka zmiennoprądowa. Ale jak założę tą cewkę, to chyba zadziała. Muszę to sprawdzić. Może na live w poniedziałek to sprawdzimy, bo tam też chyba Philips dlatego jako druga robota trafi. Krzysztofem, hej, nie znam się, ale się wypowiem. Cewka zmiennoprądowa ma wbudowany prostownik. Ja też się nie znam, więc też się nie wypowiem. Ja podłączyłem kiedyś, słuchajcie, zagapiłem się i to mnie słono kosztowało w DeLonghi. Podłączyłem cewkę 24-woltową do DC do 230 V. Ogłosiła papieża. Biało tu było. Ona nawet przez chwilę zadziałała, nawet się elektrozawór otworzył tutaj na froncie w DeLonghi. Biało się zrobiło, ziu, wywaliło korki, nadymiło. 700 mnie to kosztowało. Dwie elektroniki się spaliły w tym DeLonghi, bo on miał taką podwójną, bo to była jakaś Eletta chyba, tylko starsza. Masakra. Przez głupi błąd, bo nie dopatrzyłem, a wiecie, 240 i 24 V, jak sobie tak kątem oka zerkniecie, no to można pomylić. No to pomyliłem. No to klient dostał nową elektronikę, no. Życie. Dobra, słuchajcie, miło mi było. Spędziłem z wami te 3 godziny cierpień moich w pracy dzisiaj, bo ja już naprawdę nie mam siły. Szkoda, że ten ekspres jeszcze muszę pisać, że jednak będzie drożej. Bardzo wam dziękuję za obecność. Widzimy się w poniedziałek o 18:00. Oczywiście ja to w poniedziałek potwierdzę. Zapraszam na live. Będziemy się bawić młynkiem. Jeszcze nie wiem, ale chyba na jakimś DeLonghi dynamice, bo tam jest dosyć duży ten zakres. Będziemy sobie oglądać fusy. Pokażę wam, bo pytacie o to często, jakie potrafią być różnice, jak można zmielić kawę w pył. Będziemy sobie na tych moich przezroczystych szklankach oglądali, jak wygląda kawa, tak zaparzona, inaczej. No i co, miłego weekendu wam życzę. Ja jadę do wielkiego elektronika na wojnę, calclina mu naprawiać. Bawcie się dobrze w weekend, odpoczywajcie, smacznej kawki wam życzę. No i co? I widzimy się w poniedziałek 18, a jutro zapraszam na film na 16, jak zwykle. Także miłego weekendu, smacznej kawusi, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć, cześć.